Rozdział dziesiąty. Nie jestem matką mojej ciotki. Nazajutrz z wizytą do szpitala wybrało się razem z teściową ciotką Matylda. Nie wiem czego teściowa naopowiadała lekarzowi, ten w każdym razie na wieść, że jesteśmy w trakcie rozwodu, zalecił abym tymczasowo powstrzymała się od odwiedzin. Stryjna miała przekazać mi to delikatnie po powrocie z kościoła. Dlaczego delikatnie i czemu nie powiedziała mi tego sama mamcia Gomorowa? Mogłam się jedynie domyślać, pewnie oczerniłam mnie dokładnie przed personelem medycznym i bała się teraz konfrontacji. Po wyjściu ciotki zabrałam tacę z kawą i ciastem i wpakowałam się z powrotem do łóżka. Zamierzałam, czytając, zabić czas do południa, kiedy to Olek obiecał mnie powiadomić o wynikach przekopania grobu. Znalazłam na półce moją ulubioną lekturę z dzieciństwa. Wielka, większa, największa, i zabrałam się za czytanie. Kiedy byłam mniej więcej w połowie, rozległo się stukanie do drzwi. Czyżby to był już Olek tak wcześnie? Spojrzałam na zegar, dochodziła jedenasta. Wrzuciłam na siebie pluszowy szlafrok ciotki i ostrożnie wyjrzałam na zewnątrz. Na progu stała we własnej osobie panna Ewa Pyrciówna, mhm. narzeczona mojego męża. Dzień dobry. Zmierzyła mnie od góry do dołu. Czy mogę wejść? Wydaje mi się, że powinniśmy porozmawiać. Skoro się... Pani tak wydaje, to proszę. Otworzyłam szerzej drzwi. Niech pani siada. Wskazałam na krzesło w kuchni i usiadłam naprzeciwko. Słucham, o czym pani chciała ze mną rozmawiać. No jak to o czym? O Fryderyczku, to chyba oczywiste. E, tak, tylko że temat jest, że tak powiem, obszerny. A tak bardziej konkretnie? Dowiedziałam się, że Freddy miał wypadek? Podobno jest w ciężkim stanie, czy to prawda? Jest aż tak źle? Jeżeli chce się pani dowiedzieć o jego stanie zdrowia, to polecam się udać do szpitala. Oni udzielą pani najbardziej rzetelnych informacji. Tak tylko, że widzi pani, ja jestem za bardzo wrażliwa. Szpital na mnie źle działa. E, przyszła więc pani do mnie, aby zapytać, jak on się czuje. To rozbrajające. No tak. Z tego co dowiedziałam się wczoraj, był dwukrotnie operowany, miał jakiś uraz głowy i złamał bark. Od chwili wypadku nie odzyskał przytomności. To tyle. Jakby pani chciała wiedzieć więcej, to proszę pytać lekarza. Wstałam od stołu, licząc na to, że pani Ewa zrobi to samo. Ona jednak nie ruszyła się z miejsca. Czy coś jeszcze? Zapytałam chłodno. Zamierzam właśnie się ubrać. Spodziewam się gościa. Proszę sobie nie przeszkadzać, ja zaczekam, powiedziała. Szybko wrzuciłam na siebie jeansy i miękki, moherowy blazerek. Po chwili zastanowienia zrobiłam jeszcze lekki makijaż i nacapierzyłam grzebieniem włosy. Że też nigdy nie robiłam podobnych wygibasów dla Olka, przemknęło mi przez myśl. Wystarczyło, że zjawiła się w tym domu pierwsza, lepsza baba i o, proszę, prysnęłam na dekolt obfitym strumieniem ciotczynej pani Walewskiej. No więc? spytałam, wchodząc do kuchni. W tym momencie pod dom podjechało Mercedes' Olka. Byłam wściekła. Oto teraz, kiedy wreszcie doczekałam się upragnionej informacji, rozsiadła mi się za stołem flama mojego męża i zabiera mi czas. Wejdź! krzyknęłam w stronę drzwi. Pozwól, to jest. <laughs> przyjaciółka Fryderyka, pani Ewa Pyrć. A ten pan to jest. Mój przyjaciel z dzieciństwa, dodałam. Oliwier, latoszek. Uzupełnił Olek, podając jej rękę. Bardzo odwróciłam się tyłem do Ewy i w straszliwy sposób wyszczerzyłam do niego zęby. Ładna pogoda! dokończył z refleksem. Mnie również? odpowiedziała Ewa w jednej sekundzie całkowicie zmieniając sposób bycia. Bo widzi pan, najprawdopodobniej potrzebny nam będzie przy tej rozmowie mężczyzna. Oznajmiła Olkowi z dziecięcą bezradnością w głosie. A, chętnie! Olek rozparł się pomiędzy nami na krześle. Jeśli panie potrzebują mediatora, to przyznam, że ja bardzo się do tego nadaję. No więc słucham. Spojrzał na mnie przeciągle, łypiąc w bok oczami. No, właśnie, zwróciłam się w stronę Ewy. No bo ja, proszę pana. Od tej pory Ewa mówiła już wyłącznie do Olka. Dopiero co się dowiedziałam, że Fryderyk miał ten straszny wypadek. Martwiłam się o niego, dowiadywałam się wszędzie. Wdzięcznie pociągnęła nosem. A okazało się, że on wybrał się w tę stronę. Nie wiadomo po co i do kogo. Tu wymownie spojrzała na mnie. Więc ja nie będę dociekać, kto jest temu wszystkiemu winny, że nie teraz z daleka od najbliższych? Żegna się z życiem? A ja, jedyna osoba na świecie, która naprawdę go kocha, nie mogę być przy nim w tych strasznych chwilach i trzymać go za pokrwawioną dłoń. Gdyby on tylko wiedział, że tu jestem, w końcu dla niego porzuciłam studia, dom, przyjaciół. A jeżeli coś mu się stanie, czy w tej sytuacji ktoś, tu Ewa znów spojrzała na mnie, nie powinien się poczuć do zadbania o przyszłość kobiety, którą on kochał nade wszystko? Och, nie dramatyzujmy, droga pani, Oleg przerwał jej, tuż przed punktem szczytowym. Sytuacja nie jest taka zła, na jaką wygląda. Na, naprawdę? wyszeptała w uniesieniu. Naprawdę. Po pierwsze, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pani, trzymając ukochanego za pokrwawioną dłoń, mogła spędzać całe dnie przy jego łóżku. Codziennie odwiedza go w szpitalu pani Gomorowa. Mogłaby pani zatem zabierać się razem z nią. Po drugie, ale ja, wie pan. Ewa usiłowała coś powiedzieć, ale Oleg nie dopuszczał jej do słowa. Wiem wiem, nie spodziewała się pani takiej doskonałej wieści, ale mam jeszcze lepszą. Otóż, życiu Fryderyka nic nie zagraża, dlatego niedługo będzie go pani mogła zabrać do Krakowa i otoczyć czułą opieką. A co do studiów, to no śmiało będzie pani mogła kontynuować naukę zaocznie, wynajmując na weekendy pielęgniarkę, choć pewnie sama by pani wolała wozić ukochanego na spacery, ale to tylko. I jak to? Ewa wstała gwałtownie. O czym pan mówi? Przekazuję pani dobrą wiadomość, powiedział Olek. Tak się składa, że dysponuję samochodem. Mogę panią w tej chwili zawieźć do szpitala. Domyślam się, że nie może się pani doczekać, żeby móc zobaczyć ukochanego. Dziękuję panu, powiedział Ewa już teraz swoim zwyczajnym głosem. Dam sobie radę sama. Wyszła nie czekając, aż ktoś odprowadzi ją do drzwi. Spojrzałam na Olka z podziwem i wdzięcznością. A teraz mów! Zażądałam niecierpliwie. Rozkopałeś i co? Cudowna kobieta, mruknął do siebie pod nosem Olek, patrząc na drzwi. Ewa, w każdym calu. Co? co ty mówisz? Ani nic, rozkopaliśmy. Zreflektował się szybko. A, ale co mówiłeś o Ewie? spytałam groźnie. Mogłaby stanowić alegorię kobiecości. Prawdziwa biblijna Ewa. A swoją drogą ten twój mąż musiał znacznie wcześniej uderzyć się w głowę. Olek, jak możesz? Nie czepiaj się teraz Fryderyka. A jeśli chodzi o kobiety, to tak nas widzisz? Tak was widzę. No w każdym razie widziałem wiele takich F w swoim życiu. Są oczywiście wyjątki, dotknął czubka mojego nosa, ale w ogólnej perspektywie niewiele to zmienia. E, powinnam się na ciebie obrazić. Stanęłam pobieżnie po stronie mojej płci, ale nie mogę, bo musisz mi opowiedzieć, jak było z tym grobem. Rozkopaliśmy go razem z moimi dwoma osiłkami z rąpłowianki. Potem ich odesłałem i otworzyłem trumnę. I co? No mówże. Nagliłam. Była. Olek patrzył na mnie z zmarszczonych brwi. Wypełniona gliną. Ani śladu nieboszczyka, ani kosteczki. Nic. Ha, wiedziałam. Szepnęłam do siebie. Jak to zrobiłaś? Tak przy ludziach? W biały dzień? Owszem, w białym. Wykupiłem tę kwaterę od księdza. Co jeszcze mówiła ci Wróżka? zapytał po chwili. Oczywiście, jak nie chcesz, to nie mów, ale może gdybyśmy razem się z tym borykali, byłoby łatwiej. Mnie też byłoby ci łatwiej pomagać, gdybym rozumiał o co chodzi. Te wszystkie sny i wizje to wskazówki, powiedziałam z niejakim oporem, bo ja, według Sabiny, mam tu pewne zadanie do wykonania. Muszę odnaleźć swoją córkę. To jest ta dziewczynka z moich snów. Wcześniej myślałam, że chodzi o ciebie. O, wiem powiedział spokojnie Olek. Próbowałaś to ze mnie wyciągnąć na tej ławce przy pałacu, prawda? No właśnie, zmieszałam się. Czemu nie powiedziałeś, że się domyślasz? A czemu ty nie powiedziałaś, o co ci chodzi? Odpowiedział całkiem sensownym pytaniem. Nie wiem, może się bałam, że mnie wyśmiejesz? Nie wiem, no nie byłam pewna chciałam to sprawdzić. Powiedziałbym ci, że to nie ja. A skąd mogłeś to wiedzieć? No, bo chyba musiałbym to jakoś czuć, co? Coś musiałoby chyba mi potrzepnąć, że ten gawo to ja, skoro aż tak się pofatygowało, żeby nas razem usadzić na tej ławce. No tak, przyznałam. A teraz muszę poszukać mojej córeczki. Ona mnie potrzebuje, tak powiedziała wróżka. Westchnęłam. I? Masz już jakiś pomysł? Żadnego, niestety. W dodatku nie mam nawet się kiedy nad tym zastanowić. Ciągle się dzieje coś takiego, że coś zajmuje mój umysł. To całkiem proste, Magdaleno. Chodzi o Matyldę, stwierdził od tak sobie Oleg. Co ty powiedziałeś? Oszalałeś chyba. O Matyldę? O stryjną Matyldę? No pomyślałam, że żartuje sobie ze mnie. No tak, stwierdził ze spokojem. Sama odkryłaś, że ciotka jest ruda. Tak samo jak dziewczynka z twojego snu. I Rosji, czyli ty. Akcja dramatu rozgrywa się w Rąpałkach i najprawdopodobniej, jak wynika z twoich snów, w tym domu. Tutaj dręczył cię twój mąż. Stąd wybiegłaś owej pamiętnej nocy i rzuciłaś się do studni, zostawiając małe dziecko. Kiedyś podobno Matylda wspominała ci, że Ernestyna nie była jej prawdziwą matką. Kto więc nią był? O, no, ja stawiam, że Rosji. Popatrz, jak układają się fakty. Spojrzałam na Olka, zdumiona. Rzeczywiście, jak po sznurku, wszystko się zgadzało. Nawet to, że matka Matyldy piła. W moich snach widziałam się przecież zawsze z nieodłączną butelką w dłoni. No i ojciec też wspominał, że ciotka nie jest jego rodzoną siostrą. No tak, zawahałam się mimo wszystko. Brzmi to bardzo logicznie, ale czy w takim razie stryjna nie rozpoznałaby grobu własnej matki? Powiedziała przecież, że nie ma pojęcia, kto jest w nim pochowany. Ten twój dziadek to był, zdaje się, niezły mistrz kamuflażu! Skoro Rosji utopiła się w studni i on zdołał wmówić całej wsi jakąś tam inną wersję jej śmierci, a potem urządzić pochówek w pustej trumnie, to nie wiadomo, jak przekazał to wszystko swojej córce. Skąd wiesz, jaką wiedzą na ten temat dysponuje Matylda? No niby racja, ale nawet jeśli tak było, to co ja mogę? Mam zapytać ciotkę, czy nie wydaje jej się czasem, że jestem jej matką? I czego ode mnie potrzebuje, bo no, przyszłam właśnie z zaświatów, żeby spełnić jej trzy życzenia? Nie, to nie tak, Magdaleno zaśmiał się Olek. To wszystko jest proste, ale nie aż tak proste. W ferworze rozmowy nie zauważyliśmy, podjeżdżającej pod okno taksówki To my już jesteśmy z głośnym przytupem weszły do kuchni Matylda i Teściowa. Śniegu napadało co niemiara ledwo połowa listopada pokrzykiwała mamcia Gomorowa. Chyba jakieś dobre wieści macie, co? Spoglądałam na ożywioną Teściową. – A no dobre, Fryderyk się trochę przetsknął. Doktor mówi, że może niedługo całkiem się wybudzi. – No widzi, ciocia, poderwałam się z krzesła. A nie mówiłam? Mnie przeczucie rzadko myli. – Ostawiaj no w takim razie wodę na herbatę – zakomenderowała ciotka. Zagrzeć się trzeba i zjeść coś. A może i winka swojskiego o ciupinkę, co? – trąciła łokciem teściową. – A no ja nie powiem, że nie. Rozpromieniła się mamcia. Pod te dobre słowa… O kurczę, Magda, zupełnie o tym nie pomyśleliśmy. Zaraz zadzwonię do płowianki to przywiozą coś na ciepło. Zaoferował się Olek. Trąciła mnie zauważalnie ciotkę w łokieć, wskazując ruchem głowy na przyglądającą mu się teściową. A wy się przecież nie znacie, zorientowała się błyskawicznie Matylda. To jest nasz sąsiad, dziu pan Latoszek. Pomaga mi w gospodarstwie i w ogóle. O, w czym się da, podłapał Olek. Nasze rodziny zawsze się przyjaźniły. Ja jestem Jadwiga Gomorowa, adwokatowa. Skłoniła się godnie. No, to na co miałyby Pani ochotę? Zwrócił się do niej Oleg. A zresztą, sam pojadę i wybiorę. Ja niestety nie będę Panią towarzyszył. Obowiązki mnie wzywają. Wycofał się zręcznie. Jedzenie było wyśmienite. Danie główne stanowił pstrąg z grilla w skórce miodowo-migdałowej, który zachwycił teściową do tego stopnia, że postanowiła od jutra stołować się w rąbłowiance. Nawet ciotka uznała, że jest nie najgorszy. Do tego przystawki, desery, napoje jedynym mankamentem tej królewskiej uczty była pozostała po niej cała góra brudnych naczyń. Wiesz ty co, Magduś, odezwała się stryjna po wyjściu teściowej. Może poszłabyś ze mną jutro do sklepu? Jasne, chcę ciocia jakieś większe zakupy zrobić? I nie no do tego odzieżowego chciałam iść, co byłaś z Olkiem przed wszystkimi świętymi. Tam, gdzie sobie płaszcz kupiłaś. Dobrze ciociu, oczywiście, że pójdziemy. Mam pomóc cioci coś wybrać? A bo widzisz, tłumaczyła zażenowana. Jak czasem do tego szpitala z Jaćką jechać potrzeba będzie, to w tej mojej miesiące aże wstyd, Aj, botki jakieś może bym kupiła. To może i mam cię gomorową ze sobą weźmiemy. Ona lubi takie eskapady, trochę się rozerwie. Ja tam wolę, żeby do moich zakupów się nie wtrącała. Ona ma gust jak przekupa. Ma ciocia rację, szepnęłam, nachylając się do niej konspiracyjnie. Pójdziemy same. To może i do fryzjera byśmy się wybrały? Spojrzałam wymownie na jej fryzurę. Nie, do fryzjera nie. Nie chcę. Odmówiła kategorycznie. Przejrzałam jej się teraz uważnie. Okrągła twarz bez jakichkolwiek zmarszczek. Błękitne oczy i pełne usta. Sprawiały, że Matylda wyglądała całkiem młodo. Szczupła i energiczna, mogła przy niewielu zabiegach stać się całkiem interesującą kobietą. Zamknęłam oczy i spróbowałam w wyobraźni nałożyć na tę twarz buzię dziewczynki z moich snów. Ale te włosy. Ciociu, a po co ciocia robi sobie te pułkanki? zapytałam nie otwierając oczu. Nie byłoby ci lepiej w naturalnym kolorze? Matylda nie odpowiedziała. Kiedy na nią spojrzałam, dostrzegłam w jej oczach zaskoczenie i zmieszanie. No przecież wiem, kontynuowałam bezlitośnie. Wszędzie pełno flaszek z Gencjaną i plam na ręcznikach. Czy ciocia wie, ile kobiety wydają kasy na farby? Dziś co trzecia baba jest ruda. Może i tak, powiedziała cicho, ale kiedy ja byłam młoda, było inaczej. Dużo się wycierpiałam przez te włosy. Tyle lat je malowałam i jakże teraz na stare lata miałabym przestać? Sama mi ciocia mówiła, że ludzkiego gadania nie trzeba słuchać, tak? Ja bym tam zmyła to paskudztwo i zrobiła jakąś uczciwą fryzurę. Już dawno kusiło mnie, żeby zaproponować stryjnie zmianę wizerunku. Teraz jednak sama stworzyła ku temu dogodną okazję. Kłam więc żelazo póki gorące. No to jak, idziemy do fryzjera? Kusiłam. Nie wiem nie, nie, nie. Zastanowię się, ale, ale nie jutro. Matylda wahała się. Ale to już był dobry znak. Czyżby wizyta mojej teściowej tak na nią wpłynęła? A co tam u Fryderyka? Nic jakoś ciocia nie opowiada. Zmieniłam temat, widząc na jej szyi szkarłatny, gwałtownie postępujący ku górze rumieniec. Dobrze będzie, tak jak mówiłaś. I tak powiedział jaćce lekarz. Ja tu teraz sprzątnę. Jak chcesz, to idź ty się połóż. Ciotka zaczęła zbierać ze stołu talerze, starając się cały czas ustawiać do mnie tyłem. Przecież pomogę cioci. Nie trzeba, idź Magduś, odpocznij. Ja tu sobie po malutku, po swojemu wszystko zrobię. Nie dalegałam, widząc, że stryjna chce zostać sama. Ochlapałam się szybko w zimnej wodzie i zajęłam się zaczętą lekturą. Teraz skojarzyłam, że nie powiedziałam teściowej o wizycie Ewy. O, chociaż może to i dobrze, jeszcze polazłaby do Fryderyka i by mu to zaszkodziło. A, pewnie że dobrze, stwierdziłam w końcu. Niech go sobie dręczy, jak już będzie całkiem zdrowy. Ciekawe jak spodobał się ciotce Przyszło mi do głowy, że przecież widziała go dzisiaj po raz pierwszy. Nie no, o czym że ja myślę, skarciłam się prędko. Przecież on leży w szpitalu, nieprzytomny, wymizerowany, niemal niepodobny do siebie, dlaczego ja nie potrafię się tym nawet porządnie zmartwić? Próbowałam zrozumieć swój bezemocjonalny stosunek do stanu zdrowia mojego męża. Przecież nie dlatego, że jestem jakaś nieczuła zołza. Wytłumaczyłam sobie, że to z powodu dziwnego przekonania, że Fryderyk wkrótce wróci do zdrowia. Matylda Pomyślałam teraz o ciotce, starając się wyobrazić sobie jutrzejsze zakupy. Patrzyłam bezmyślnie w książkę, zaczynając po raz kolejny to samo zdanie. A, niech to rzuciłam ją w końcu na półkę i przestałam się oszukiwać, że czytam. Poddałam się całkowicie bezładnym myślom. Spróbowałam poczuć się matką Matyldy zobrazować to sobie jakoś. Owszem, znajdowałam sobie od czasu do czasu nowe uczucia dla niej, jakich nigdy wcześniej nie miałam. Czułość, troskę, poczucie odpowiedzialności i chyba miłość, ale czy to były przejawy instynktu macierzyńskiego? Bawiłam się całą tą sytuacją na zasadzie, co by było gdyby. Nie, to jakaś bzdura. Doszłam w końcu do wniosku. No co z tego, że wszystko się układa? Z cyganem też mi się układało i co, i nic. Zresztą, gdyby tak to właśnie miało być, znalazłabym jakiś znak albo dowód, jak ten łańcuszek w pałacu. Wróżka mówiła, że jak już znajdę tę córkę, to będę wiedziała. No to poczekam. Ziewnęłam szeroko. Na jaki znak poczekam? Prask, prask, prask. Usłyszałam niecierpliwe stukanie w okno. Kto tam znowu? spytałam sennie. Nigdzie nie pójdę, spać mi się chce, uprzedziłam wołanie mojej nocnej mary. Prask, prask. Zastukało znowu. Nie słucham, krzyknęłam w stronę okna i narzuciłam pierzynę na głowę. To ja, Magdaleno, usłyszałam stłumiony głos Fryderyka. Jeśli to sen. Wymamrotałam leniwie. To odejdź, proszę. I pozwól mi spać. A jeśli nie, to wejdź jak człowiek i nie hałasuj. Hm? Nie mogę. To dom twojej ciotki. A ja ci mówię, że możesz. Dom jest ciotki, a ciotka jest moja. Nie. Ona musi wyrazić zgodę. A wtedy zaproś mnie do stołu. Odkryłam głowę i usiadłam na łóżku. Fryderyku? Zawołałam w stronę okna. Hej! Jesteś tam? Nie to niemożliwe przecież. Szepnęłam do siebie. Nie, to musiał być jeden z moich durnych snów. Jest środek nocy, Fryderyk leży w szpitalu, nie, nie mógł tu być. Ułożyłam się z powrotem na łóżku z zamiarem przespania reszty nocy bez żadnych zakłóceń. Moje życzenie spełniło się do tego stopnia, że kiedy otworzyłam oko, dochodziła jedenasta. O, w mordę! Zerwałam się na równe nogi. Obiecałam ciotce zakupy. No, niechże Ciocia przymierzy. No, co to Cioci zaszkodzi, no? Nalegałam, zdejmując z wieszaka eleganckie beżowe spodnie. Gdzież ja stara bawa w spodniach chodziła będę? protestowała słabo. Boże mój! Straciłam powoli cierpliwość. Jaka znowu stara Ciociu! Widzi Ciocia tę ekspedientkę? Wskazałam dyskretnie na stojącą przy drzwiach kobietę. Założę się, że ma co najmniej tyle lat co Ciocia i ze dwa razy tyle kilogramów. Widzi Ciocia? Wbiła się w dżinsy i zadowolona. Jakby na potwierdzenie moich słów, ekspedientka uśmiechnęła się do nas promieniście. No dobra, przymierzyć mogę. Podreptała z ociąganiem do przymierzalni. Mogę? Spytałam po chwili przez kotary. Ciotka odsłoniła ją bez słowa. Mmm, bomba! Wymsknęło mi się nieco zbyt głośno. Nie jedna nastolatka chciałaby mieć taką figurę. No i co? Niech ciocia tylko powie, że nieładnie! Właściwie nie najgorzej, przyznała bez entuzjazmu. No ale przecież jeszcze to, Przerwała jej, wsuwając do kabiny rękę z kaszmirowym sweterkiem. Stryna spojrzała na mnie z niechęcią, ale przymierzyła. Wyglądała rewelacyjnie, jakby nie ta archaiczna fryzura byłaby z niej naprawdę całkiem apetyczna babka. Gdybym nie widziała na własne oczy tej metamorfozy, nie byłabym w stanie nawet wyobrazić sobie takiej matyldy. Bierzemy. Zdecydowałam. Ciotka nawet nie usiłowała protestować. W duchu pewnie poprzysięgła sobie, że nigdy tych rzeczy nie założy. Kiedy zdejmowała sweterek przez ułamek sekundy mignęła mi przed oczami podłużna czerwona blizna poniżej prawej łopatki. O, co się cioci stało, odruchowo dotknęłam tego miejsca. To stara pamiątka, westchnęła: Nie ma o czym mówić. Ja płacę, oznajmiłam przykazie, to prezent ciociu. Dodałam z naciskiem. Już trzeci miesiąc siedzieć ci na budżecie. Jeżeli mi odmówisz, to się rozpłaczę. Zagroziłam. Ciotka odsunęła się na bok i bez szczególnych emocji przyglądała się, jak ekspedientka pakuje zakupy do toreb. Jedną chwileczkę coś przyszło mi do głowy, kiedy zaczęła nabijać na kasę należność. Rzuciłam się między wieszaki i złapałam jeszcze kurtkę, którą ciotka uznała za zbyt młodzieżową, botki, które uznała za zbyt ekstrawaganckie i kostium, o którym się wyraziła, że jest zbyt elegancki. Położyłam to wszystko na ladzie, spoglądając na wszelki wypadek groźnie na Matyldę. – Wiesz, Magduś, – powiedziała już w domu, kiedy jeszcze raz wszystko dokładnie przymierzyła, – bardzo ładne są te wszystkie rzeczy. Dobrze leżą i w ogóle, ale ja nie wiem, czy się w to kiedyś ubiorę, bo idzie. Już ja ci powiem kiedy i gdzie. Od wczoraj zaczęłam zwracać się do ciotki wyłącznie w pierwszej osobie. Jutro do szpitala. Zresztą, po to chyba chciałaś kupić nowy płaszcz, czyż nie? Płaszcz, i owszem, ale nie takie frajcy mery. Co? Wydawało mi się, że gdzieś już słyszałam to śmieszne słowo. Mój ojciec tak mówił, na różne takie wyuzdane stroje. Te akurat nie są wyuzdane, są eleganckie i liczę na to, że jutro włożysz coś z tych rzeczy. Nie, nie, Magduś, nie jutro. Domyśliłam się, że Matyldzie chodziło o mamcie Gomorową. Rozumiałam ją, teściowa z pewnością e, opatrzyłaby to odpowiednim komentarzem, tą nagłą odmianę ciotki. Skoro więc nowe ciuchy miały sprawić Matyldzie przyjemność, a nie przykrość, przestałam się upierać. Na zajutrz rano Matylda włożyła starą jesionkę w wiodełkę beret i spojrzała na mnie niepewnie. W porządku na razie cię odpuszczę, mrugnęłam do niej, dla dobra mojej drogiej teściowej. Ległaby na twój widok rażona palpitacją zazdrości, a póki co powinna opiekować się synem. Co też ty za herezję opowiadasz dziecko? Sarknęła Matylda z udawanym oburzeniem. O, jest, podjechała, zerwała się na widok zajeżdżającej potwórkę taksówki. Masz, ciociu, wsunęłam jej w rękę 100 złotych. Dzisiaj ty zapłać ode mnie. Nie, 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 Magduś. Zaprotestowała: A jak się tobie pieniądze skończą, może ty musisz teraz oszczędzać? Jak się skończą, to sięgnę do innego źródełka. Ciągle jeszcze mamy z Fryderykiem wspólne konto, szepnęła jej do ucha, widząc, że teściowa wysiadła z samochodu i zmierza w stronę domu. Już idę, jadzia! krzyknęła ciotka, sądząc, że teściowa biegnie ją ponaglić. A nie, zaczekaj, Matyldo, i, i ty, Magdaleno. Muszę się was o coś zapytać, zapała, dobiegając do drzwi. Wczoraj wydawało się mnie, że widziałam Ewę. Nie widziałyście jej i wy czasem? A bo co? Pewnie mama powiadomiła ją o wypadku Fryderyka, to nic dziwnego, gdyby się zjawiła, odpowiedziałam podstępnie. A kiedy właśnie że nie? Wzburzyła się teściowa. Po co miałabym ją powiadamiać, kiedy ona zerwała z Fredziem listownie? Tuż po jego wyjeździe. Tuż po wyjeździe? To znaczy, że on o tym jeszcze nie wie, tak? A mama i owszem, Wwierciłam się w nią jaszczurczym wzrokiem. Teściowa nigdy nie potrafiła pojąć, że czytanie korespondencji członków rodziny jest czymś równie niedopuszczalnym, jak czytanie listów adresowanych do obcych ludzi. No otworzyłam. To w końcu do mojego syna było. No, myślałam, że coś się wyjaśni, gdzie on jest, dodała szybko, czując na sobie moje palące spojrzenie. Masz czytaj, wyjęła z torebki wymiętą kartkę. W tej sytuacji i ja się rozgrzeszyłam, prześlizgując się wzrokiem po tych kilku pospiesznie skreślonych zdaniach. Wygląda na to, że to raczej on się jej pozbył, skomentowałam pod nosem. Całkiem sprytnie, panie radco. Że co? Nie dosłyszała moich słów, Teściowa. A nie, nic takiego. Mam nadzieję, że mu o tym nie powiecie. Narzeczona z nim zerwała, wyjaśniłam ciotce. No pewnie, że nie, przetaknęła gorliwie Teściowa. Przecie mu nic do tej pory nie mówiłam. No to już jedźmy, Jadzia. Taksówka stoi na próżno. Zniecierpliwiła się Matelda. Właściwie wcale nie odpowiedziałam na jej pytanie. Uzmysłowiłam sobie, kiedy samochód zniknął mi z oczu. I dobrze, przynajmniej nie musiałam kłamać. Weszłam do domu i zastanowiłam się, co też będę dziś robić. Miałam mnóstwo wolnego czasu i żadnego towarzystwa. Nad ranem przyszedł SMS od Olka, że wypadł mu niespodziewany wyjazd w interesach i że wróci dopiero za trzy dni. W tej sytuacji postanowiłam pójść na długi, samotny spacer. Zjadłam na stojąco kawałek chleba z serem, obmyślając w tym czasie trasę mojej wycieczki. Włożyłam ciepłą kurtkę, kozaczki na płaskim obcasie i udałam się na cmentarz. Na wszelki wypadek zabrałam ze sobą znicz. Grób Rosj Kraft wyglądał jak nietknięty. Jedynym śladem jakichkolwiek zabiegów był wyjątkowy porządek dookoła i wyczyszczona płyta. Zapaliłam znicz. I wpatrzyłam się w jego nikłe płomień. Ciotka nie mogłaby nie wiedzieć, gdyby tu leżała jej matka. Doszłam do takiego wniosku. No, gdyby wiedziała, nie przeszłaby koło niego tak obojętnie. Jej rodzinne zdolności do mataczenia miały swoje granice. Nad grobem mojego ojca wymiękła i tu byłoby tak samo. Dedukowałam. Nic innego nie przychodziło mi do głowy. No to Magdaleno, powiedziałam do siebie wstając, jeden punkt na minus, że jesteś matką swojej ciotki. Pacierze za duszę babci i dziadka odmówiłam zaocznie, w słusznym zapewne mniemaniu, że nie będę w stanie odnaleźć ich grobów. Wyszłam powoli z cmentarza i ruszyłam dalej, starając się w miarę możliwości poruszać po obrzeżach wsi. Panował tu bowiem nieodmienny zwyczaj pytania każdego napotkanego człowieka dokąd, idzie i po co. Dzień dobry, Magdaleno, usłyszałam za sobą czyjeś kroki. A gdzież to się wybierasz, taka sama? To był Władek Maleszko, posterunkowy, który pomagał teściowej w zlokalizowaniu Fryderyka. Gdyby nie był w mundurze, miałabym pewne trudności z domyśleniem się, kim jest ten brzuchaty muminek. Spaceruje sobie, dyrektuje się wiejskim klimatem. Na cmentarzu? Zdziwił się Władek. Teraz ja się zdziwiłam. Ani na cmentarzu, ani w najbliższej okolicy nie widziałam przecież nikogo. Owszem, też. Odpowiedziałam pozornie, bez trosko. Tam oprócz klimatu jest jeszcze odpowiednia atmosfera. Ano jest, przyznał Władek, ale jaka, jeśli można wiedzieć? Duchowa oczywiście. A tak, duchowa zgodził się. A ty, zagaiłam uprzejmie, tak prywatnie czy służbowo przechadzasz się? Tak, wiesz, ogólnie penetruję. Czy ktoś gdzieś bójki nie wszczyna, mienia nie niszczy, kradzieży nie dokonuje, a żeby obywatel w rąpałkach bezpiecznie się czuł. Tak rano by już ktoś wszczynał? Nie za wcześnie? No, nie, jeśli już to pod osłoną nocy raczej, ale jak to mówią, strzeżonego Pan Bóg tuczy. Wypiął dumnie, pozostającą kategorycznie na drugim planie piersi. To bardzo miłe, że tutejsza policja tak dba o bezpieczeństwo mieszkańców. Ja osobiście bardzo to doceniam. Podałam mu rękę, teraz muszę się niestety pożegnać. Zajdę jeszcze do domu po czapkę i szalik przed dalszym spacerem. Jest chłodniej niż przypuszczałam. Władek wyprężył się w miarę swoich fizycznych możliwości i mocno uścisnął moją dłoń. Oczywiście, jak najbardziej. W każdym razie, jakbyś miała jakikolwiek problem w zakresie przestępczości, służę interwencją. Wbiegłam do domu i na wypadek, gdyby posterunkowy zapragnął monitorować z ukrycia moją prawdomówność, włożyłam na głowę zielony beret ciotki i okutałam się pasiastym szalem. Wolnym krokiem, rozglądając się na wszystkie strony, ruszyłam ścieżką w górę. Przy kapliczce ze świętym Antonim pomodliłam się za zdrowie Fryderyka, cały czas uważnie lustrując jego natchnioną twarz. Nic mi dziś nie powiesz? szepnęłam rozczarowana. A ja tak bardzo potrzebuję Twojej rady. Trudno, westchnęłam. A ty? zwróciłam się do studni. Głos ci odebrało? Wrzeszczeć po nocach, budzić mnie i straszyć, to jesteś pierwsza, ale jak człowiek po uczciwe słowo do ciebie przyjdzie, to ty już nic. Podeszłam bliżej. Nie bałam się już tak bardzo, mając świadomość, że jest wypełniona po brzegi ziemią. Mimo to, kiedy zbliżyłam się do studni, na pół kroku, wzdłuż kręgosłupa przebiegł mi zimny dreszcz. Pochyliłam się ostrożnie i zajrzałam do środka. Trawa, tak jak przedtem, z tą różnicą, że teraz pokryta była cienką warstwą śniegu. Hej! krzyknęłam, hej! i co ty na to wszystko? Gdzie jest moja córka? Nie otrzymałam żadnej odpowiedzi. Nic. Najlżejszego szelestu. No więc Magdaleno, wyciągnęłam kolejny wniosek. Drugi punkt na minus. Ciotka to tylko ciotka. Spojrzałam na zegarek. Było 15 po 11. No to ruszamy dalej. Zarządziłam. Ten punkt mojego planu wymagał intensywniejszych zabiegów, a przede wszystkim znalezienia taksówki. W rąpałkach nie było regularnego postoju. Taryfy plątały się tu tak jak chciały w poszukiwaniu klienta. Była szansa, że trafię jakąś w pobliżu knajpy Olka albo w okolicy któregoś sklepu. Idąc przez ruchliwe o tej porze centrum wsi, pobłogosławiłam siebie za skompletowanie tak oryginalnego stroju. Naciągnęłam beret na oczy, resztę twarzy owinęłam szalem i w takiej charakteryzacji wyruszyłam na poszukiwanie taksówki. Miałam szczęście, pod rąpłowianką stały aż trzy. Wyciągnęłam rękę, aby otworzyć drzwi pierwszej z brzegu, kiedy naparła na mnie fala mdlących perfum, skoncentrowanych na pstrokatym futrze. Przepraszam, dobra kobieto, ale my byliśmy pierwsi. Usłyszałam jakby znajomy głos. Uniosłam kciukiem beret z nad prawego oka, by zobaczyć z czego się wydobywa. To była panna Ewa Pyrciówna. Uwieszona u ramienia jędrka-jędrzejka merdała do niego rzęsami. Poznałam go natychmiast. Wysoki, chudy, z dużym garbatym nosem. Niemal wcale się nie zmienił. W dzieciństwie nie miał tylko złotych zębów. Reszta była dokładnie taka sama, tyle że odpowiednio większa. Wkurzyłam się mocno. – O, nie, 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 paniusiu. Ja tu byłam pierwsza. Zaprotestowałam piskliwie. – Jędruś! – pożaliła się swojemu towarzyszowi. – Ewuniek chce jechać Audikiem. Niech ta baba jedzie sobie tym brzydkim Oplem. – Moja droga – odciągnął mnie na bok Jędrzejek. – Macie tu, o! – wsadził mi w rękę w całą stówkę. Macie i odstąpcie. Co wam to szkodzi? Moja dama Audikiem chce jechać. Odsunęłam się od samochodu i przez dłuższą chwilę nie mogłam ochłonąć z wrażenia. No dobra, chuchnęłam, wyjęty z rękawa pieniądz. Ostatecznie mogę jechać Oplem. Dzień dobry, przywitałam się z kierowcą. Do pałacu Kraftów proszę. Wie pan, gdzie to jest? spytałam, demontując moje przebranie. Robi się, odpowiedział ruszając wolno. Zimno dziś, nie? Rzucił okiem na potężny zwój materiału, który trzymałam teraz na kolanach. No zimno, ale niezły dzień na spacer. A pani turystka z daleka? W pewnym sensie. Nie chciałam się dekonspirować. Z Krakowa. Aha, ładne miasto. Bardzo ładne. Od dawna pani w naszych rąpałkach? No, chyba raczej od dawna. Tak gdzieś od połowy września. Pomyślałam, że jak na wizytę turystyczną dwa miesiące to jednak dość długo. O! zdziwił się kierowca. A ja ani razu pani nie widziałem. A przecież codziennie się po wsi kręcę. Przyglądał mi się obcesowo. To całkiem możliwe, proszę pana, bo ja tak. Bardziej na obrzeżach stacjonuję. Do centrum zachodzę rzadko, wytłumaczyłam. Na obrzeżach? dociekał taksówkarz. A u kogo można wiedzieć? U. Zawahałam się przez chwilę, czy nie skłamać. U Matyldy Janiszowej. Coś podobnego. Spojrzał na mnie z niedowierzaniem. Czyżby panna Matylda zdecydowała się wreszcie wejść w agroturystykę? Nie sądzę, proszę pana. Nie chciałam konfabulować na temat ciotki. To raczej tak w drodze wyjątku. A pan dobrze zna panią Janiszową? Postanowiłam teraz dla odmiany podpytać jego. W tej samej wsi przecież mieszkamy, proszę pani, całe życie! rzucił stwierdzeniem, które miało mi wystarczyć za odpowiedź. Och, piękna to była kiedyś dziewucha. Bardzo piękna. A wie pani? uśmiechnął się nieśmiało. Kochałem się w niej nawet. Ona, jak to mówią, panną na wydaniu była wtedy. To pan pewnie dobrze znał całą rodzinę Janiszów? Wysiło mnie, żeby wyciągnąć z taksówkarza jakieś informacje. Y -y rodziców pani Matyldy, rodzeństwo. A no, więcej ze słyszenia niż tak osobiście. Ten ojciec jej to był podobno ostry gość. Wszystko w domu trzymał żelazną ręką. Ona, Matylda, kawalera jakiegoś miała, ale jemu nie przypasował. To go przepędzili za synem na cztery wiatry. Cieś tam potem zginął, czy się zabił. No, w każdym razie, ja niż do dziś po nim żałobę nosi. Posiwiała, zmarniała. Taka się jakaś potem zrobiła, że się do niej heh, konkurenci przystąpić bali. Przyznam się pani, że mnie to nawet czasem kusi, żeby do niej z flaszeczką ruszyć, ale wiem to, czy mi gęby nie obije, no i została sama. A co na to jej matka? Nie mogła wziąć strony córki? Poczciwa Ernestyna? Ech, widać nie mogła albo odwagi nie miała, bo może by stary Janisz przepędził i ją. A wie pan? Mnie się gdzieś o ucho obiło, ale nie pamiętam gdzie, udałam głębokie zamyślenie, że ta Ernestyna nie była prawdziwą matką Matyldy, że była drugą żoną pana Janisza. Tak pani mówi? Tak Taksówkarz spojrzał na mnie z niedowierzaniem. A wie pani? Zastanowił się. No Ja coś takiego słyszałem kiedyś, ale czy ja wiem? Raz tylko ktoś mnie to mówił, ale kto, to już nie pamiętam. Po mojemu to równie dobrze może być plotka, jak i prawda, ale jakby prawda była... To może by się więcej o tym we wsi słyszało? Bardzo sympatycznie się z panem rozmawia, uśmiechnęłam się przymilnie, szykując się do ostatniego pytania. Zastanawiałam się, jak daleko mój rozmówca będzie skłonny wejść na plotkarski grunt. A niech mi pan jeszcze powie, czy Ernestyna, no wie pan, nie bardzo wiedziałam, jak to ująć, czy ona zaglądała do kieliszka? Kierowca spojrzał na mnie i uśmiechnął się szeroko. Słyszała pani pewnie o słynnych nalewkach babci Ernestyny, co? Ach, szkoda, że Matylda nie przejęła rodzinnej tradycji. Mistrzostwo! Mlasnął z uznaniem. Orzechówka, wiśniówka, miodówka. A jakie winka, mmm, rozmarzył się. Cały nasz przemysł nie umywa się do jej wyrobów. No, tak słyszałam. Poczułam się w obowiązku potwierdzić jego słowa. Podobno rzeczywiście świetne były. Ale czy ona sama, że tak powiem, korzystała z tego dobrodziejstwa? Taksówkarz rzucił mi zdziwione spojrzenie. – No a jak nie? Przecież musiała próbować tego wszystkiego. Ja nawet myślę, że ona na niezłym rauszu musiała chodzić codziennie. – No to jesteśmy w domu. – mruknęłam pod nosem. Stąd najwyraźniej stwierdzenie Matyldy, że jej matka była pijaczką. E, – Słucham? – kierowca nachylił się w moją stronę. – Nie dosłyszałem. Chce pani do domu? – A wie pan? – Rzeczywiście. Możemy zawrócić. Nie chce mi się już do tego pałacu. – Klient nasz pan? Skomentował krótko i wycofał samochód na pierwszej leśnej drodze. Ta rozmowa, rozumie pani, powiedział, kiedy dojechaliśmy z powrotem do rąpałek, to tak między nami była, no nie? To oczywiste, potwierdziłam skwapliwie, i mam nadzieję, że wzajemnie. Taksówkarz położył palec na ustach i uśmiechnął się porozumiewawczo. Ile się należy? spytałam sięgając po torebkę. Pięćdziesiąt złotych, oszacował nie patrząc na licznik. Proszę. Podałam mu stówę, którą dostałam od Jędrzejka w charakterze łapówki. Reszty nie trzeba. Nie trzeba? Upewnił się. Nie trzeba, dziękuję za miłą przejażdżkę. Wysiadłam szybko z samochodu i ślizgając się od czasu do czasu zbiegłam w dół, zatrzymując się dopiero na drewnianej furtce. No więc podsumowałam w myśli wynik dzisiejszego rekonesansu. Trzeci punkt na trzy, że Matylda nie jest moją córką. Otrzepałam się buty ze śniegu i teraz dopiero poczułam, jaka jestem głodna. W kuchni zastałam Matyldę i teściową. Obie miały jakieś nieszczególne miny. Co się stało? spytałam natychmiast zapominając o pustym żołądku. No mówcie, wyglądacie jakby spadło na was jakieś nieszczęście. A bo i spadło, odezwała się teściowa. Telefonogram miał, ja sołtysa miałam, do Krakowa pilnie pojechać muszę. Coś mnie tam w kaloryferach pękło i mieszkanie zalało. Jak kałdowa przyszła kwiatki podlać, to dywan z przedpokoju na klatkę wypłynął. Stróż coś tam niby zabezpieczył, Malwina uprzątnęła jak mogła, ale przecież zima idzie, no nie mogę bez centralnego zostać. No to niech mama jedzie, my się tu będziemy codziennie dowiadywać o Fryderyka i dzwonić. Do mamy, prawda, Ciociu? Zwróciłam się do Matyldy. I ja tak mówię, poparła mnie nieśmiało ciotka. Przecież my się tu wszystkim zajmiemy. Ale teraz. Teraz akurat muszę jechać. Jak Fryderek przytomność odzyskał? pytała Teściowa z goryczą w głosie. Fryderek odzyskał przytomność? Usiadłam z wrażenia. To czemu nic nie mówicie? No przecież ci mówię. Gadałyśmy z nim tak jak ja teraz z tobą. Słaby tylko bardzo jest, westchnęła. I teraz, kiedybym go odkarmić trochę mogła, smakołyków mu jakich zawieść, no to muszę jechać. A obiecałam mu jutro mandarynek kupić. No to ja mu kupię i zawiozę. Zaoferowałam. Lepiej może nie. Teściowa spojrzała na mnie niepewnie. No, przecież nie może być mama równocześnie tu i tam. Próbowałam ją przekonać. Uwinie się mama z tymi kaloryferami, raz, dwa, albo zleci komuś i za trzy dni będzie mama z powrotem. Aha! Przypomniało mi się teraz. Rozumiem, jako skonfliktowana małżonka nie powinnam go odwiedzać. Spotkałam dzisiaj Ewę, zboczyła z tematu Teściowa. To jednak wtedy ona była? Przyjechała tu szukać Fryderyka, no widzisz. Spojrzała na mnie z satysfakcją. Jak się dowiedziała o jego wypadku, to taki szmad drogi przejechała. Powiedziała jej mama, że wraca do zdrowia? A jak? Tajć chyba nie będę. Jak ona się do niego wybierze, to zaszkodzi mu bardziej niż ja. Zobaczy, mama. Zdenerwowałam się. To już lepiej niech jedzie ciotka. Pojechałabyś, Matylda, co? Spytała Teściowa z prośbą w głosie. A no, pojadę. Zgodziła się pewnie, że pojadę. Teściowa spojrzała na zegarek i zaczęła szukać czegoś gwałtownie w torebce. Masz tu, położyła na stole 300 zł. Na przejazd no i zawieź mu jakichś owoców, szyneczki, ciastek. Ja bym w takim razie jeszcze dziś pojechała. No, pociąg mam o 19. w sam raz zdążę się spakować. Mama to zabierze, wcisnęła jej z powrotem banknoty do torebki. Ja mam pieniądze. Dziękuję wam. I i tobie Matyldo, za wszystko. Wydusiła z siebie z trudem. To ja będę się zbierać, dzwońcie co dzień. Spokojnie, mamo. Uścisnęłam mocno jej dłoń. Może mama jechać, bez obawy. Zadzwonię jutro, zaraz po wizycie. Rozdział jedenasty. Dziecko z pudełka z bombkami. No i? spytał Olek, podsuwając mi krzesło. Opowiadaj, jak było, jak mnie nie było. Tak jak sobie obiecałam, zaraz po jego powrocie zasugerowałam, żeby zaprosił mnie na obiad do rompłowianki ciepsko odpowiedziałam zgodnie z prawdą mateldy też nie było po całych dniach ponieważ z upoważnienia mamci gomorowej odwiedzała codziennie mojego męża bo on odzyskał przytomność wiesz olek spojrzał na mnie pytająco a bo jej coś tam pękło i musiała pilnie wyjechać dostała telegram od koleżanki wyjaśniłam co jej pękło czy ja wiem jakaś rura czy coś czy to takie ważne nie cierpliwiłam się. Pękło i zalało mieszkanie. No. Istotniejsze chyba jest to, że Fryderyk wraca do zdrowia. Mnie jako czynnikowi szkodliwemu nie wolno na razie się z nim widywać, więc teściowa poprosiła Matyldę. Aha, złapałam gwałtownie Olka za rękę. Mówię ci, nie uwierzysz jak nie zobaczysz. Ciotka zmieniła imidż. Znaczy się co? Zlikwidowała z głowy ten hełm strażacki? Właśnie miałam się rozwieść nad przemianą Matyldy, kiedy usłyszałam znajome podzwanianie, zwiastujące zbliżanie się kelnerki. Zabrałam Olkowi z ręki kartę menu. To, stuknęłam palcem w zestaw, który ostatnio jadła mu ciotki. Nie chcesz tym razem spróbować czegoś innego? spytał Oleg zaglądając mi przez ramię. Nie. Coś innego może jest i dobre, ale to jest dobre na pewno. I spytał Olek po odejściu kelnerki. Co z tą ciotką? Opowiedz, jak wygląda, bo, bo może i teraz nie poznam. Fryzurę ma nadal tę samą, jeśli ci o to chodzi I w ogóle jest taka sama, bo ona zmieniła imidż, że tak powiem, w zawieszeniu To znaczy? No to znaczy nakupiła różnych wystrzałowych ciuchów, które tymczasem leżą w szafie Aha, powiedział z lekkim rozczarowaniem w głosie No a ty? Co porabiałaś? A ja włączyłam się trochę i rozmyślałam Wspomniałam mu o mojej eskapadzie na cmentarz do studni i niedokończonej przejażdżce do pałacu, opowiedziałam, do jakich doszłam wniosków i jaką drogą. Oleg słuchał uważnie od czasu do czasu marszcząc brwi. Tak więc podsumowałam w jednym zdaniu: ciotka to tylko ciotka. No i jak ulżyło ci teraz? Zapytał w końcu. A żebyś wiedział, odczułam sporą ulgę. Wiesz czemu? Bo znalazłeś takie wytłumaczenie, jakie ci najbardziej odpowiada? Powiedział, bawiąc się kartą. No wiesz, Oburzyłam się. To były całkiem obiektywne refleksje, oparte na logicznej dedukcji. Nie widzisz, jak mi się to wszystko gładko ułożyło? Ułożyło, stwierdził sarkastycznie. Tak samo, jak ci się ułożyło z cyganem. Oleg użył dokładnie tego samego argumentu przeciw moim wywodom, jakiego ja użyłam przeciwko jego teorii. W takim razie, oznajmiłam, robiąc przed sobą miejsce dla nadchodzącej kelnerki. Ja już w ogóle nie będę się tym zajmować, zawsze kiedy próbuję jakoś wziąć sprawy w swoje ręce, milkną wszelkie głosy, kończą się wizje i prorocze Kiedy nic nie robię, a nawet unikam tych wszystkich znaków pojawiają się jeden za drugim. Może masz rację? Zastanowił się Oleg. Zrób więc teraz unik i chodź ze mną do kina. Ha? Chyba nic nie stoi już na przeszkodzie. Do kina dzisiaj? Czy ja wiem? Jakoś nie wzbudziło to mojego entuzjazmu. Sama chciałaś przecież, żebym zaczął przejawiać inicjatywę. Pragnę zaznaczyć, że właśnie przejawiłem. No cóż, w takim razie nie możemy nie jechać. Uśmiechnęłam się do niego. To byłoby niewychowawcze. Dobre kino nie jest złe, oznajmiłam, kiedy Olek podwiózł mnie wieczorem pod dom. Bardzo fajne, naprawdę. Jeszcze całkiem niedawno wkurzały mnie filmy o miłości, wiesz? Spojrzałam na niego spod przymkniętych powiek. A teraz? – zapytał z dziwnym półuśmiechem. – A teraz przerzuciłam je z działu fantazy do działu reality. – Magda… – Olek ostrożnie ujął w dłonie moją twarz. – Wejdziesz na chwilę? – złapałam gwałtownie za klamkę. – Dawno nie widzieliście się z Matyldą. – Raczej nie, ciotka chyba ma gości. – zapanował szybko nad swoim głosem. – Spojrzałam w stronę poruszających się na tle firanki cieni. – A któż to może być? – myślałam głośno – Wygląda na to, że teściowa wróciła. N no to pa smoknęłam Olka w policzek i popędziłam ku domowi. Rzeczywiście, ktoś był u ciotki i nie tylko sama teściowa. Już w sieni zdołałam rozróżnić trzy głosy, a ściślej mówiąc, wrzaski. To, co rozgrywało się za drzwiami kuchni, było niewątpliwie potężną awanturą. Postanowiłam, że zanim tam wejdę, rozeznam się nieco w temacie. Już ty raz nieszczęście na moją rodzinę sprowadziłaś, krzyczała moja teściowa. Przez ciebie zabił się mój brat, jakby nie ty żyłby do dzisiaj. Całym życiem swoim to odpokutowałam, jadzia, mówiła cichym głosem ciotka. Całym życiem, a ty nigdy nie uderzyłaś się w pierś, co? Ja? Ja? Zaperzyła się teściowa. A czemuż to niby? Ja sobie parobka dla zabawy uwiodłam? Włościanka jedna, pani na całą wieś, co jej wszystko wolno. A pomyślałaś ty kiedyś, Jadzia? Teraz ciotka podniosła głos. Że jakbyś nas nie szpiegowała i nie doniosła mojemu ojcu, to też by może żył? Co? I, i ja zrobiłam, co do mnie należało. Wedle mojego sumienia. I co? I, nic ci to? Twoje sumienie nie podpowiedziało, kiedy Stasiu zginął? Całkiem nic? Jaka ty zakłamana, Jadźka, jesteś przewrotna do cna! Powiedziała ciotka z goryczą w głosie. Tak! Jakaś taka prawa, to ty się teraz od mojego synka odczep, warknęła teściowa. No właśnie, usłyszałam teraz trzeci głos: Wstydu pani nie ma, czy co? Mówię mamusi, jak go za rączkę trzymała, a jak w oczki patrzyła. Dobrze, że weszłam, bo nie wiadomo, do czego by to doszło. Ze zdumieniem odkryłam, że ten głos należy do Ewy. Jak to możliwe? Widać jednak. Pojechała do szpitala, zastała tam Matyldę i teraz przyszła siać zamęt. Mówię, mamusi, wywodziła dalej, skliwiła się do niego, aż obrzydliwość brała. Jego też ma zamiar uwieść, zobaczy mamusia. Dla pieniędzy, oczywiście, żeby wyrwać się z tej lepianki. To, co usłyszałam, w zupełności mi wystarczyło. Pchnęłam z impetem drzwi i wkroczyłam do środka. Dobry wieczór paniom, przywitałam się kulturalnie, a w szczególności pani panno Ewo. Można wiedzieć w jakiej sprawie nachodzi pani do mojej ciotki? W sprawie mojego Fryderyka! Byłam dziś u niego w szpitalu i dowiedziałam się, że jest już prawie zdrowy i niedługo zabieram go do Krakowa. A można wiedzieć, co sprawiło tak nagłą zmianę decyzji? Niedalej jak miesiąc temu przecież pani z nim zerwała. To bzdury jakieś? Ewa zaczęła kręcić się na krześle. Plotek się pani nasłuchała, ktoś mnie tu chyba nieźle szkaluje. Spojrzała wymownie na Matyldę. Aha! Powiedziałam, kładąc na stole jej własny list. Czyli nie pani to pisała? Ewa zamilkła na chwilę, przyglądając się w zdumieniu zmiętemu świstkowi. Zakończyła pani znajomość, jak się tylko okazało, że Fryderyk zrujnował się na to futerko. tknęłam palcem centkowane włosie. Wydał na panią ostatnie pieniądze! Nieprawda! Ewa poderwała się na nogi. Wcale nie ostatnie. Pani Kałdowa powiedziała, że on ją jeszcze z całą kamienicą mógłby kupić. To właśnie chciałam usłyszeć. Zwróciłam się do Teściowej. Teraz już mama rozumie, skąd ten nawrót uczuć? Mamcia Gomorowa milczała, przemyślając coś intensywnie. Jeszcze jedno pytanie, panno, pyrć? Spojrzała jej przenikliwie w oczy. Dobrze mówię, jeszcze pyrć, czy już jędrzejek? Tu zrobiłam krótką pauzę. Twarz Ewy rozkwitła dorodną piwonią. Rzuciła szybkie spojrzenie na Teściową, a potem znów na mnie. Bo w zasadzie interesuje mnie jedna rzecz, kontynuowałam, jak pani godzi miłość, którą darzy pani mojego męża, z miłością, jaką żywi pani do jędrka Jędrzejka. Ja nigdy nie byłam taka pojemna uczuciowo. Co? Nie powie mi pani? napierałam na wciąż milczącą Ewę. No to on mi powie na pewno. Ostentacyjnie wyjęłam z kieszeni komórkę. To mój stary kumpel. Udawałam, że wybieram numer. Jest pani podła? Zaukała, rzucając się w stronę wyjścia. Nie! To pani jest podła! odkrzyknęłam, zatrzaskując za nią drzwi. Coś jeszcze? spytałam, stając między dwoma milczącymi kobietami. Tak, wysyczała teściowa, wstając. Trzymaj tę swoją ciotuchnę z dala od mojego syna! Po jej wyjściu stryjna rozpłakała się w głos. O, i tak długo trzymała się dzielnie. Objęłam ją mocno i tuląc do siebie, próbowałam uspokoić. Nie, płacz, Ciociu. Sama widzisz, że mam ci padło na mózg. Nie przejmuj się nią, pocieszałam. Ale, ale ona może ona ma rację, szlochała Matelda. On tak bardzo, tak bardzo przypomina mi Stasia. Ja nie powinnam. I nic dziwnego, jest przecież jego siostrzeńcem. O czym ty się właściwie martwisz? Urojeniami mojej teściowej? Przecież znasz ją nie od dziś. Ja już nigdy do niego nie pojadę. Stryjna zwiesiła głowę i otarła wyjętą z rękawa chustką, coraz mniej obfite łzy. Już nigdy nie pojadę, powtórzyła prawie spokojnym głosem. Nie martw się jutro, ja pojadę. Obiecałam. Ale tobie nie wolno, lekarz przecież, a ja chromolę to! przerwałam jej. Żaden zresztą lekarz, tylko wymysł teściowej. Idę spać. Ucałowałam Matylę w czoło i bez wieczornej toalety wpakowałam się do łóżka. Miałam głowę tak nabrzmiałą, jakby za chwilę miało się w niej zagotować. Ułożyłam się na brzuchu i przycisnęłam do potylicy chłodny Jasiek. Wrzało we mnie święte oburzenie. Jakim prawem, jak mogły? Takie dwie przewrotne i interesowne baby zarzucać cokolwiek prawej, prostolinijnej Matyldzie. Jutro pojadę do Fryderyka, postanowiłam sobie. Jeżeli jego stan zdrowia pozwoli, to ja już sobie z nim pogadam. I co? Jak on się czuje? Dopytywała się ciotka, wybiegając mi naprzeciw. Lepiej? A nie spotkałaś tam Jaćki? Dobrze się czuje, Ciociu, całkiem dobrze. I wygląda na to, że już mu zupełnie nic nie jest. Teściowej nie było, na szczęście musiałyśmy się minąć. Odpowiadałam kolejno, wchodząc do swojego pokoju. Chyba żałowałam teraz, że w ogóle wybrałam się do tego szpitala. Rozbierałam się wolno, nie spiesząc się z wejściem do kuchni. Matylda z pewnością będzie chciała wiedzieć, co u niego słychać, o czym rozmawialiśmy, a co ja jej powiem. Że wyłącznie o niej. Fryderyk każdy temat sprowadzał do ciotki. Wypytywał o nią szczegółowo, a przede wszystkim był mocno rozczarowany, że sama nie przyjechała. Może mu się rzeczywiście coś z głową porobiło od tego wypadku? Zastanawiałam się, bo to jego zainteresowanie Matyldą nie wyglądało zgoła na wyłącznie rodzinne. W każdym razie, na wspomnienie jej imienia, lśniły mu oczy i zmieniały się rysy twarzy. Wiesz co? Spytałam, stając w końcu na progu kuchni. Ty rzeczywiście nie powinnaś odwiedzać Fryderyka. Zresztą teściowa już wróciła i ja mogę do niego zaglądać. Dopóki tu będzie oczywiście, bo na Boże Narodzenie go przecież chyba wypuszczą. Ciotka spojrzała na mnie tak jakoś bezradnie. – Dlaczego tak mówisz, Magduś? – spytała. – No no jak to dlaczego? Sama wczoraj stwierdziłaś, że nie powinnaś. To ja ci dziś przyznaję rację. – No ale dlaczego tak nagle? Stało się coś? – dopytywała się. – Nic się nie stało – tłumaczyłam wpatrzona w kraciaste obrus. Po prostu… Fryderyk już jest całkiem zdrowy, sytuacja kryzysowa minęła i nie ma potrzeby, żebyśmy wszyscy w koło niego skakali. W końcu to on mnie porzucił, pamiętasz? Chciałam uświadomić ciotce, że mowa tu o moim, jakby nie było, nieaktualnym mężu. To mówisz, że go niedługo wypiszą? Spytała od niechcenia. No tak sądzę. Przypuszczam, że jeszcze przed świętami. Aha. To ja pójdę do kur. Matylda złapała garnek z drobno pokrojonym, czerstwym chlebem. I truchtem wybiegła z kuchni. Kiedy wróciła, miała mocno zaczerwienione oczy. Nie sądziłam, że tak bardzo przeżyje sprzeczkę z teściową. W końcu radziła sobie nawet całkiem nieźle. Może pójdziemy na spacer? Zaproponowałam, żeby ją jakoś rozerwać. Albo wprosimy się do Olka na kolację. Nie, dziecko. Westchnęła ciężko. Idź sama. Ja się przejdę do kościoła na szóstą. Ale ty idź, nie sieć tak w domu. Wyjrzałam oknem za wdrapującą się po ścieżce Matyldą. Z nieba leciały grube płaty śniegu. Nie chciało mi się dzisiaj spotykać z Olkiem. Nie miałam ani ochoty, ani siły, by relacjonować mu ostatnie wydarzenia. Wyjęłam z kurnika łopatę do odśnieżania i zajęłam się odkopywaniem ścieżek. Miałam nadzieję, że ciężki, fizyczny wysiłek pozwoli mi uporać się z plątaniną uporczywych myśli. Szybko rozprawiłam się z niewielkim ogródkiem ciotki i postanowiłam do jej powrotu odśnieżyć jeszcze dróżkę, aż do świętego Antoniego. Mniej więcej w połowie drogi zastała mnie przy tej robocie Matylda. – A cóż ty wyprawiasz? – spytała, podchodząc bliżej. – Myślałam, że to taki robotnik sołtysa za porządki się zabrał, a tu proszę. Moja bratanica własna? Ciotka sprawiała wrażenie rozbawionej moim widokiem. – Toż już ciemno zrobiło się, może starczy na dziś? – Myślałam… Wysapałam, ocierając mokre czoło, że zdążę ci przed powrotem całą drogę oczyścić. Oj, dziecko, dziecko, roześmiała się. Toż to ty jeszcze rozchorować się możesz. Zabieraj mi się z tą łopatą do domu. Herbatkę gorącą wypijesz, a może i aspiryna by się przydała. Wykorzystując sytuację oraz panujący półmrok, zjechałam na łopacie na sam dół, jak w dzieciństwie. Byłam zadowolona, że udało mi się już po raz trzeci wywołać uśmiech na twarzy Matyldy. Przez cały wieczór starałam się zająć ją czymkolwiek. A to zażądałam szczegółowego przepisu na antyprzeziębieniową miksturę, a to znowu poprosiłam, żeby ciotka nauczyła mnie jakiegoś prostego szydełkowego ściegu. A na koniec poopowiadałam jej o wybrykach z dzieciństwa moich i Olka, których dotychczas mogła się jedynie domyślać. Nazajutrz rano po moich ścieżkach nie było już ani śladu. Zaraz po śniadaniu, mimo protestów ciotki, wzięłam łopatę i zaczęłam całą robotę od nowa. Dzisiaj udało mi się doprowadzić plan do końca. Równa, biała dróżka prowadziła aż do samej studni i kończyła się zawijającą się wokół niej fantazyjną pętlą. Zmordowana do ostatnich granic, ale z zadowoleniem nieproporcjonalnie dużym do jego przedmiotu, wkroczyłam do domu. Zrzuciłam w sieni mokrą kurtkę i postawiłam wodę na herbatę. Ciociu! zawołałam, nie znajdując jej w kuchni. Jestem w łazience! padła przytłumiona odpowiedź. Zobaczysz, jaki kawał dobrej roboty odwaliłam! Pochwaliłam się przez niedomknięte drzwi. Sześćset procent normy! Jakaś premia mi się! Urwałam w pół zdania. Drzwi do łazienki otworzyły się, kiedy oparłam się o nie ramieniem i ujrzałam stojącą przed lustrem ciotkę. W białej batystowej koszuli stała na terakotowej posadzce i czesała swoje długie, rude włosy. Odwróciła się do mnie wolno. W jej oczach malowało się tyle uczuć, że nie umiałam ich wszystkich oddzielić i nazwać żal i nadzieja. Gorycz i lęk. Te z pewnością górowały nad innymi. Matylda wyglądała dokładnie tak, jaką ją ujrzałam, kiedy przekraczałam próg tego domu we wrześniu. Tylko, że tamto było złudzeniem. Teraz miałam przed sobą rzeczywistość. Ciociu, powiedziałam tak, jak wtedy jak pięknie wyglądasz Nie papraj już tych włosów zostań tak. Matylda patrzyła na mnie przez chwilę w milczeniu Nigdy. Powiedziała w końcu z jakąś niewytłumaczalną determinacją i chlustnęła do miski całą flachę gęsjany. Polewała sobie rude loki metalowym kubkiem, szarpiąc je niemiłosiernie i bryzgając na wszystkie strony. Wyszłam nie mogąc patrzeć na te zbrodnicze działania. Kiedy weszła do kuchni, miała nawet fiolet na twarzy. Piękne koronki batystowej koszuli zwisały teraz smętnie, ociekając szarosiną cieczą. Ciociu, co tobie jest? Podbiegłam do niej i przytuliłam mocno do siebie. Martwię się o ciebie. Nie wiem, Magduś, sama nie wiem. Wtuliłam mokrą głowę w moje ramiona. Chcesz zrobić mi miksturę, już umiem. Próbowałam znowu jakoś ją rozbawić. Nie, nie, zostaw mnie teraz samą, chcę się pomodlić. Weszłam do swojego pokoju i spacerowałam od drzwi do okna i z powrotem. Czułam mnie jasno, że dzieje się coś specyficznego. Nie umiałam tego objąć umysłem, a nawet w przybliżeniu określić. Jednak żołądek subtelną wibracją rozlewał na całe moje ciało cierpki niepokój. Miałam jakieś mętne wrażenie, że powinnam coś zrobić, ale co? W tym momencie zadzwonił Olek. Nie, nie mogę się dzisiaj z Tobą spotkać, tłumaczyłam mu ściszonym głosem. Muszę zająć się ciotką. Coś kiepsko z nią ostatnio. Może mógłbym w czymś pomóc? Zaoferował się. Chora jest? Coś jej się stało? Nie, nie chora. Nie wiem jeszcze. Zadzwonię do Ciebie może jutro. Dobrze, Magdaleno. Westchnął w słuchawkę. Martwię się o Ciebie. No to się nie martw. Pa! Pożegnałam go szybko, kiedy spostrzegłam przez szybę w drzwiach, że Matylda krząta się po kuchni. Weszłam ostrożnie i rzuciłam szybkie spojrzenie na jej twarz. Wydawało się jakby spokojniejsza. A może ubierzemy już sobie choinkę, co? Zaproponowałam. Zrobi się świątecznie, sympatycznie i zaraz będzie ci lepiej. Choinka na wszystko pomaga, wymyśliłam na poczekaniu. Sprzyja zgodzie i odstrasza kłopoty. Co ty znowu kombinujesz, Magdaleno? Ciotka spojrzała na mnie krytycznie. Do świąt jeszcze dwa tygodnie, nikt o tej porze nie ubiera choinki, no chyba, że w tych hipermarkietach. Ludzie nawet jeszcze okien nie myją. Ludzie, ludzie, widać ty jeszcze z głowy całkiem tych ludzi nie wypleniłaś, no. A jakbyś chciała teraz postawić sobie choinkę, to co? Gdzie jest taki przepis, że ci nie wolno? To, to może ja okna umyję, dodałam szybko widząc zniesmaczoną minę Mateldy. Śnieg pada, zauważyła przytomnie. No to w takim razie pójdę do lasu po świerczynę i zrobię ze dwa stroiki. Rzuciłam kolejnym absurdalnym pomysłem. Tego też nie wolno? Spytałam zaczepnie. A, idź, zgodziła się ciotka z rezygnacją. Pisanki nawet możesz zacząć malować, skoro masz takie życzenie. Ja nie będę się do ciebie wtrącać. No to idę, oznajmiła mnie pewnie, spoglądając na wirujące za oknem olbrzymie płaty śniegu. A masz jakieś małe bombki, jakieś włosie anielskie i takie tam ozdóbki? Bo jak nie, to nie mam po co iść. A są, orzekła przekornie Matylda. Na strychu przy okienku stoją w pudle po telewizorze. M Mogę zobaczyć? A zobaczaj sobie. Ja nastawię obiad. Wdrapałam się ostrożnie po trzeszczącej drabinie prowadzącej z sieni na strych. Bez trudu odnalazłam wielkie pudło z napisem Beryl 102. U Matyldy na strychu panował lepszy porządek niż w moim krakowskim mieszkaniu. Odłożyłam na bok dwa pudełka z najmniejszymi bombkami i zanurzyłam ręce głębiej w poszukiwaniu jakichś innych ozdób. Trafiłam na zawiniątko z grubego szarego papieru i wyjęłam je na wierzch. W środku były stare fotografie przedstawiające małą dziewczynkę w różnych konfiguracjach: w ogrodzie, w wiklinowym fotelu, w atelier u fotografa z wielkim szarym kotem na kolanach. W komunijnej sukience. Podeszłam z nimi do okienka. Nie miałam teraz absolutnie żadnych wątpliwości, że przedstawiają dziewczynkę z moich snów. W miarę możliwości, jak najszybciej, zgramoliłam się na dół. Kto to jest? zapytałam, układając zdjęcia kolejno na stole. No i ja stwierdziła ciotka, ledwie rzucając na nie okiem Co się tak dziwisz? Nie bardzo teraz jestem podobna. Trochę jesteś, bąkałam zdenerwowana. Do siebie i owszem, tylko że zupełnie nie przypominasz babci Ernestyny. Postanowiłam, że wyciągnę z matyldy wszystko do ostatniego detalu. Nie przypominam, powiedziała chłodno. Bo ona nie była moją matką. To już ci chyba kiedyś mówiłam. Nie powiedziałaś tylko, że twoja matka piła. Piła. Ciotka na chwilę przestała zagniatać ciasto. Nigdy nie widziałam jej trzeźwej. Jak ino ją pamiętam, to zawsze z takimi szklanymi oczami. Kiedy siadałam u niej na kolanach, huchała mi w twarz kwaśnym oddechem. I gdzie ona teraz jest, ta twoja matka? Nie wiem. Wzruszyła ramionami i zabrała się za rozpłaszczanie na stolnicy wielkiej, białej kluchy. Jak to nie wiesz? Jeśli umarła, to musi być gdzieś pochowana, a jeśli żyje, to też przecież gdzieś musi być. Ja tam nie wiem, czy umarła, czy żyje, powiedziała Matylda przez zaciśnięte usta. Zostawiła mnie, jak miałam cztery lata, odeszła! Uciekła z kochankiem! Co ty opowiadasz za bzdury? Kto ci coś takiego powiedział? Ciotka spojrzała na mnie zdziwiona tym nagłym protestem. A ty co? Co, co ty możesz o tym wiedzieć, a? Ojciec mi nieraz opowiadał, jak pakowała swoje rzeczy do tobołka, ja płakałam i prosiłam, żeby mnie nie zostawiała, ale ona nawet nie spojrzała. C trzasnęła drzwiami i wyszła, a po drugiej stronie już miglans jakiś czekał. Gówno, prawda? Złapałam się oburącz za pulsującą nagłym bólem czaszkę. Gówno! Wrzeszczałam wściekle, z trudem hamując napływające do oczu łzy. Twój ojciec to był tyran i zwyrodnialec! Nigdy nie widziałaś, jak katował twoją matkę? Jak bił albo, według fantazji, odmawiał jedzenia? Za co? A wiesz ty za co? Pochyliłam się nad przelęknioną Matyldą, bo nie wniosła mu spodziewanego posagu. Tyle, ciociu. Sprowadził ją tu młodziutką, wątłą, z dala od jakiejkolwiek przychylnej duszy i robił z nią w tych czterech ścianach, co chciał. Tego nie pamiętasz? Ciebie nigdy nie uderzył? Pokaż. Szarpnęłam ją tak mocno za kretonową podomkę, że oberwały się guziki, odsłaniając pąsową szramę pod łopatką. Skąd ty to wszystko wiesz? spytała kredowo blada na twarzy ciotka. Tu, dotknęła łopatki oblepioną ciastem dłonią. Dostałam od ojca pogrzebaczem. Byłby mi złamał rękę, ale ona zasłoniła mnie sobą. Magdaleno? Spojrzała na mnie pytająco. Po prostu wiem i lepiej. Nie pytaj skąd, ale powiem ci teraz wszystko. Twoja matka nie uciekła z żadnym kochankiem. Ona się zabiła. Tej nocy, kiedy widziała się ostatni raz, wyszła z domu i. uznałam, że lepiej nie przywoływać zbyt drastycznych szczegółów. Zabiła się. Magdaleno. Matylda spojrzała na mnie błagalnie. Na jej twarzy drgał każdy, najmniejszy nawet mięsień. Na miłość boską, na wszystkie świętości, na świętego Antoniego. Błagam cię. No, powiedz mi, skąd wiesz o tym wszystkim? Tu chodzi tu, tu chodzi tu, tu chodzi o mo. W oczach ciotki zaszkliły się łzy. Chodziło o całe jej dotychczasowe życie. O wszystkie przekonania, jakie przez lata wyrobiła sobie o matce i które nagle miały się okazać fałszywe. Nie mogłam przecież powiedzieć, że to ja nią jestem, bo byłaby już to dla Matyldy całkiem niepotrzebna trauma. Kiedy zaczęłam opowiadać zdarzenia, o których mówiłam, przebiegały mi przed oczami, jak krótkie błyski flesza, scena po scenie, rozgrywały się przede mną na nowo. To byłam ja, a ta mała dziewczynka to Matylda, moja córka. Już nie miałam najmniejszych nawet wątpliwości. Magdaleno, proszę cię! Ciotka wzięła widać moje zamyślenie za odmowę. Z moich snów, Ciociu. Cała ta wiedza pochodzi z moich snów. To nie potwory mnie tutaj straszyły, tylko piękna, rudowłosa kobieta wyżalała mi swoje życie. Noc w noc snuła swoją historię. Była także w tym śnie maleńka, bardzo smutna dziewczynka. Do dzisiaj nie wiedziałam o co w tym wszystkim chodzi, ale teraz już rozumiem. Wskazałam na fotografię, bo już wiem kim ona jest. A, a, ale, ale jak? Przecież. Domyśliłam się, jaka nasunęła się teraz ciotce wątpliwość. Jak nazywała się twoja matka? Spytałam. N nazywała się Róża Krawczyk nie, ciociu. Tak widać jej nazwisko brzmiało w spolszczonej wersji naprawdę nazywała się Rossi Kraft. To. Ona? Boże mój ależ ona leży tu, na naszym cmentarzu tak jest potwierdziłam skwapliwie na cmentarzu dla. Samobójców. Dodałam by jeszcze bardziej uprawdopodobnić całą tę historię. Uznałam, że powinnam zataić przed ciotką jeszcze jedną rzecz, to w jaki sposób zginęła jej matka? Dlaczego nigdy mi o tym nie powiedziałaś? O tych snach i, i w ogóle spytała z wyrzutem. A co ci miałam mówić? Do dziś sama ich nie rozumiałam. Do tej pory myślałam, że po prostu miesza mi się w umyśle po ojcu. Zostaw to ciasto. Wyjęłam jej z dłoni dręczoną, bezwiednie bułę. Jak raz nie zjemy obiadu, to nic nam nie będzie. Nie wiem, czy dobrze, że ci o tym wszystkim powiedziałam. Spojrzałam niepewnie na zastygłą w bezruchu Matyldę. Dobrze. Szepnęła, patrząc nieruchomo gdzieś przed siebie. Bardzo dobrze. Ja muszę teraz wyjść. Wstała od stołu, jak automat, umyła ręce i zaczęła się ubierać. Ale dokąd? zapytałam mnie spokojnie. Pójdę z tobą. Złapałam wiszącą w sieni kurtkę. Nie. Powstrzymała mnie. Ja sama. Nie bój się, niedługo wrócę. Pójdę tylko na cmentarz. Jak dobrze, że Oleg doprowadził po tych naszych wykopkach grób do porządku. Pomyślałam. Muszę mu o wszystkim powiedzieć. Przecież on teraz do niego należy. Złapałam za telefon, ale po chwili namysłu odłożyłam go z powrotem. Zanim się z nim skontaktuję, postanowiłam wszystko porządnie przemyśleć. Pójdę jednak po te gałęzie. Zdecydowałam. Spacer dobrze mi zrobi, a może uda mi się wciągnąć Matyldę w robienie stroików. Brodziłam w świeżym, puszystym śniegu. Po moich ścieżkach znów nie było już śladu. Zaraz za domem wasylków natknęłam się na teściową. Dzień dobry, mamie! Pozdrowiłam ją z udawaną serdecznością. Co tam słychać, jak Fryderyk? Dobrze, spojrzała na mnie chmurnie. Zdrowy już jest. Pojutrzu wywożą go do domu. Już pojutrze? Zaskoczyła mnie trochę ta wiadomość. Nie za prędko? Za prędko? wysyczała. Toż on już miesiąc w obcym miejscu, między obcymi ludźmi, a to mało, nie dam mu już ani dnia tu pozostać. Nie oddam jedynaka na zmarnowanie. Zmierzyła mnie z niechęcią i odeszła. Przez chwilę miałam wrażenie, że ma ochotę napluć mi pod nogi. A rób sobie, co chcesz, pomyślałam. Cieszyłam się, że Fryderyk wrócił do sił. No, życzyłam mu z całego serca jak najlepiej, ale. Już bez związku z moją osobą. Wolno dotarłam do niewielkiego lasku i bez zapału ścięłam kilka wyliniałych, świerkowych gałązek. W gruncie rzeczy wcale mi się nie chciało robić tych stroików. Zebrałam w jedną rękę moje mizerne trofeum i niespiesznie ruszyłam z powrotem. Miałam poczucie, że zrobiłam dokładnie to, co do mnie należało. Przewróciłam Matyldzie matkę i oczyściłam jej swoją pamięć z bluźnierczych oszczerstw. A co dalej? Wróżka wyraźnie powiedziała: możesz jeszcze wszystko naprawić. Dobra, westchnęłam. Na dzisiaj starczy. Będę dalej czekała, może znowu mi się coś samo nawinie. Przywlokłam się do domu w takim stanie ducha, jakby to nie był mój duch, nie moje myśli i nie moje ciało. Matylda, jakby nic się nie stało, krzątała się raźno po kuchni. Skończyłam te pierogi, oznajmiła, kładąc przede mną talerz z kopiastą porcją ruskich. Jedz, Magduś, pogładziła mnie po włosach. Wiesz? Powiedziała, patrząc na mnie promiennie: Chyba sam pan Bóg mi cię zesłał. Nie pan Bóg, tylko kura powiedziałam z pełnymi ustami. A powiedz mi, ciociu, bo już nieraz się nad tym zastanawiałam skąd ty się dowiedziałeś, że Fryderyk mnie porzucił? Wiesz wtedy, co mi tę kurę przywiozłaś? Nic ja nie wiedziałam. Przyjechałam od tak, żeby cię odwiedzić. Nie widziałam ciebie przecież tyle lat. Dowiedziałam się przed twoimi drzwiami od sąsiadki a od kałdowej. To wszystko tłumaczy. W takim razie to ciebie Bóg mi sprowadził. Co ja bym teraz robiła? No jedz, jedz, Magduś. Podsuwając mi kolejną porcję, Matylda próbowała zamaskować wzruszenie. Rozdział dwunasty. Skazani na miłość. Przepraszam, że ściągnęłam cię tak wcześnie. Sumitowałam się, wsiadając do samochodu. Ale jesteś mi niezbędny koniecznie. Dużo się wczoraj wydarzyło. Mm. Nie jest tak znowu wcześnie, dochodzi jedenasta. Roześmiał się Olek. A tak w ogóle, powiedział, zapalając samochód. Cieszę się, że bywam ci potrzebny, więc dokąd madam? Do wróżki. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie spałam przez to prawie całą noc. To nie jest takie proste. no. Z nią się trzeba umówić. Ona wyznacza termin, czasem nawet bardzo, bardzo odległy. Ja nie wiem, Magdaleno, czy dzisiaj coś z tego wyjdzie. Zafrasował się. Ona bywa. Bardzo humorzasta. Trudno. Upierałam się przy swoim zamiarze. To dla mnie bardzo ważne. Ustąpię dopiero wtedy, jak mną własnoręcznie walnie obróg. Powiesz mi, co się stało? Dużo się stało. Nie wiem, od czego zacząć. Przede wszystkim odnalazłam swoje dziecko. Miałeś rację, przyznałam honorowo. To Matylda. Kiedy już wszystko sobie wyjaśniłośmy, No coś ty... Sprostowałam szybko, napotykając lekko zdegustowany wzrok Olka. Nie, nie powiedziałam jej tego. No więc... Kiedy wyjaśniłyśmy sobie prawie wszystko, spędziłyśmy bardzo sympatyczny wieczór. Aha, uznałam za konieczne uprzedzić Olka. Ona teraz będzie chodziła na twój grup. To, to, to znaczy, na mój, ale on teraz jest twój, bo go kupiłeś. No i potem długo się jeszcze zastanawiałam, co teraz powinnam dla niej zrobić. I co ponaglił Olek, kiedy zrobiłam sobie chwilę przerwy na zaczerpnięcie oddechu. Wtedy przypomniało mi się, że Sabina przy tej kabale często powtarzała, że najważniejsza w życiu jest miłość. Nawet jak już wychodziłam, upomniała mnie, że mam o tym pamiętać. I rzeczywiście ty wiesz, zrobiłam kolejną pauzę, tym razem dla podkreślenia mojego odkrycia. No, to właśnie jest to. Bo tak naprawdę to tej miłości Matylda nie zaznała nigdy. Kochała w życiu tylko dwie osoby: matkę no i tego Stasia obie odeszły przedwcześnie i tragicznie myślę że o to chodzi to właśnie mam jej zwrócić to znaczy spytał olek unosząc wysoko brwi no jej no wiesz nie umiałam teraz jakoś zgrabnie tego ująć chodzi o miłość moją i, i tę drugą jakąś rekompensatę za stasia no chyba słusznie rozumujesz stwierdził z powagą tylko jak to dalej widzisz no właśnie rzecz w tym że wcale nie widzę no bo co dlatego chcę się dostać do tej wróżki a nie lepiej się było z nią normalnie umówić? Przyjechalibyśmy później, ale za to, mając pewność, że nas przyjmie, nie mogę tak. Bo widzisz, coś mi się znowu śniło. Kompletnie nie pamiętam co, ale pozostał mi jakiś posmak, jakieś takie wrażenie tego snu, jakby coś mnie nagliło, popędzało. Obudziłam się z uczuciem jakiejś absurdalnej potrzeby pośpiechu. Spojrzałam na Olka, żeby wyczytać z jego twarzy, co myśli o tym wszystkim. Obawiałam się, że mnie skrytykuje, albo co najmniej wyśmieje. No cóż, spróbujemy. Powiedział tylko, całkiem nic nie pamiętasz? Śnił mi się też Fryderyk, ale to w tym kontekście mało ważne. Spojrzałam na drogę i zauważyłam, że wjeżdżamy właśnie do Świętorogów. Bezwiednie zacisnęłam kciuki w intencji dobrego nastroju wróżki. No, nie wiem, zastanowił się Olek. Mnie się wydaje, że żaden z Twoich snów nie jest tu bez znaczenia. A może właśnie on przekazał Ci coś ważnego? On? Wyraziłam zdziwienie. A cóż on może mieć z tym wspólnego? Nagle przypomniał się mi mój pierwszy sen z Fryderykiem. Właśnie, właśnie o to go zapytałam. I coś powiedział. Że dużo. I że kręcę się w kółko. Ja już nic z tego nie wiem. Jęknęłam bezradnie. Pewnie właśnie dlatego, że kręcisz się w kółko, stwierdził spokojnie. A może by tak poszerzyć krąg podejrzanych? Co? – Dojeżdżamy – oznajmił. – Stój! No hamuj! – krzyknęłam znienacka, widząc znajomą drobną sylwetkę w drzwiach sklepu warzywnego. – Nasza pytia! O, tam weszła! – wymachiwałam gorączkowo palcem. Olek zaparkował na poboczu, wysiadł i otworzył mi drzwi. – Nie sądzisz, że to nie najlepszy pomysł tak napadać na nią w sklepie? – zapytał spokojnie. – Może i nie najlepszy, przyznałam, ale w miarę pewny. Sam mówiłeś, że do domu mogłaby nas nie wpuścić. Energicznym krokiem weszłam do warzywniaka i ustawiłam się w kolejce. Rozglądałam się dookoła, co by tu najmniej niepotrzebnego nabyć, kiedy wróżka sama podeszła do mnie. Witam, Magdalenę, powiedziała z dziwnym wyrazem twarzy. Pani u nas turystycznie, czy w innych celach? Bo chyba nie po kwaszone ogórki? Spytała, kiedy właśnie miałam poprosić o swoich ogórków. Szczerze mówiąc to do pani, w jednej chwili odeszła mi ochota na zmyślenie innej odpowiedzi. A bo jeśli w tamtej sprawie. Oznajmiła, poprawiając w siatce zakupy. To ja już powiedziałam wszystko i nic już nie mam do powiedzenia, dodała, kierując się do wyjścia. Pani Sabino, pobiegłam za nią, opuszczając swoje miejsce w kolejce. Mam tylko jeden mały, mama malu maluteńki problemik, nalegałam błagalnie. Ale ja nie mam już nic do dodania, powtórzyła kategorycznie. Stanęłam bezradnie na środku jezdni i przez jedną krótką chwilę miałam zamiar dać sobie spokój, tchnięta jednak nagle nową dawką zapału ruszyłam w pogoń za oddalającą się wróżką. Kątem oka spostrzegłam, że Oleg odpalił samochód i zamykając cały ten korowód jechał wolno za nami. Pani Sabino! dyszałam, dogoniwszy ją wreszcie. Pięć minut! Proszę poświęcić mi jedynie pięć minut! Nie będę o nic pytała, przysięgam, nie zadam pani ani jednego pytania. Wróżka zatrzymała się i spojrzała na mnie z zaciekawieniem. Nie będziesz o nic pytała? Nie będę. No to więc po co przyszłaś? I jak w takim razie chcesz rozwiązać swój malutki problemik? Nie wiem, wyznałam szczerze, ale skoro już tu jestem, chciałabym opowiedzieć pani, do jakich wniosków doszłam. Jeśli pani nie chce, nie może mi pomóc. Uszanuję to. Widać, tak musi być. Westchnęłam ciężko. Dobrze. Niespodziewanie uśmiechnęła się do mnie. Usiądźmy na chwilę. Wskazała na wąską drewnianą ławeczkę. Słowo się rzekło, aż pięć minut. Strząsnęła rękawiczką śnieg i usadowiła się w pozycji świadczącej o gotowości do słuchania. Szybko i w miarę możliwości szczegółowo streściła mi wszystkie moje przemyślenia. No i doszłam do wniosku, Wywłuszczyłam na zakończenie, że kiedy wszyscy w koło uparli się, żeby rozdzielić ją z ukochanym, nie było mnie przy niej, nie było nikogo, kto by mógł obronić tę miłość. I to mam właśnie naprawić. To mam zwrócić mojej Matyldzie. Spojrzałam na zegarek, miałam jeszcze półtorej minuty. No i tu się rodzi mój problem, jak to zrobić? dodałam wstając z ławki, by dać Sabinie do zrozumienia, że sama uważam tę rozmowę za skończoną. Bo chyba wygląda na to, że nam teraz poszukać kogoś, nie wiem, kogoś, kto choć w niewielkim stopniu zrekompensowałby jej tamto niespełnione uczucie. Pytałam siebie na głos, nie patrząc na wróżkę. No cóż, westchnęłam. Będę musiała teraz uważnie się rozglądać, bo. chyba rzeczywiście kręcę się w kółko. Dziękuję, że zechciała mnie pani chociaż wysłuchać. Podałam Sabinie rękę na pożegnanie. Może nie odchodzę stąd mądrzejsza, ale przynajmniej trochę lżejsza. Uśmiechnęłam się smutno. Do widzenia, pani. Sabina wstała wolno, ciągle trzymając moją dłoń. Milczała przez dłuższą chwilę. Nie musisz nikogo szukać powiedziała wreszcie. On już tu jest. Od dnia twoich narodzin prowadzisz go za sobą, a teraz musisz doprowadzić go do niej. Reszta już nie należy do ciebie. Nie staraj się wyręczać losu pamiętaj. Wróżka truchtem oddaliła się od ławki. Mam mało czasu wykrzyczałam jeszcze za nią swoje uporczywe odczucia. Idź już! Powiedziała jakby na potwierdzenie moich słów. Nic z tego nie rozumiałam. Wsiadłam powoli do samochodu z uczuciem, że rozwiązanie tego ostatniego rebusu jest zdecydowanie ponad moje siły. Masz jakiś pomysł? zapytałam Olka. Ja? spojrzał na mnie zdziwiony przecież to ty rozmawiałaś z wróżką. Tak, przyznałam, ale w dalszym ciągu nic nie wiem. Jak do tej pory, to twoje koncepcje się potwierdzały, więc może i teraz masz jakąś. A co ci? powiedziała ona? Olek skinął głową za siebie. No, że ten ktoś tam już jest i nie muszę go szukać. Skoro tak, to w grę wchodzi jedynie. Olek spojrzał na mnie z nagłym błyskiem wokół, po czym urwał w pół zdania. Tak, to przecież oczywiste. Co jest dla ciebie takie oczywiste? Wypytywałam, widząc, że zaciął się na amen. A wiem, o kogo chodzi. Powiesz na pewno, że to absurd, mówił wolno ważąc każde słowo, ale nie ma innej bardziej sensownej możliwości. No więc jak, absurdalnej czy sensownej w końcu? Spytałam zniecierpliwiona. Absurdalna może ci się wydawać osoba, natomiast wszystkie wskazujące na nią okoliczności no, są niezwykle sensowne i jednoznaczne. No to mówże wreszcie. Dobrze powiem, Oleg nadal zaciemniał sedno sprawy, ale pod pewnymi warunkami. Spojrzałam na niego pytająco. Nie skomentujesz tego w żaden sposób, dopóki wszystkiego solidnie nie przemyślisz. I to nie teraz, na kolanie, tylko w domu, w samotności. No, warknęłam, ponaglając go i zarazem wyrażając zgodę. To twój mąż, stwierdził z całą powagą. Chodzi o Fryderyka. Dodał widząc w moich oczach absolutną tępotę. W pierwszej chwili pomyślałam, że to miał być dowcip z gatunku czarnego humoru. Kiedy jednak dotarło do mnie, że mówił zupełnie serio. Postanowiłam przynajmniej wzrokiem dać mu do zrozumienia, co o tym wszystkim myślę. W żaden sposób skarcił mnie w lot, odczytując mój zamiar. Dopiero jak przemyślisz, przypomniał mi warunki umowy. Powiedz mi chociaż, spytałam ponuro, skąd takie rzeczy przychodzą ci na myśl? Takie jak ta czy ten pomysł z Matyldą? Nie przychodzą mi na myśl, bo ja o nich nie myślę. Podsuwa mi je moja cygańska natura, o, tu, gdzieś. Olek wskazał na okolice serca i uśmiechnął się tak jakoś, że nie wiedziałam w końcu, czy żartuje, czy wręcz przeciwnie. Jesteś wreszcie! ucieszyła się na mój widok Matylda. Wiesz, zawsze się jakoś tak niepokoję, kiedy długo cię nie ma, wyznała z uśmiechem. I całkiem niepotrzebnie, odpowiedziałam strzepując śnieg z botków. Przecież ja właściwie nigdzie nie chodzę. Czasem z Olkiem się gdzieś powłóczymy, ale zaraz pędem wracam do ciebie. Dodałam, całując ją w policzek. Głodna? Spytała radośnie Zupy nagotowałam krupniku, a chyba nie bardzo, odpowiedziałam z wahaniem, ale wiesz co, może kawy byśmy się napiły. Matylda bez słowa postawiła czajnik na kuchni i przyszykowała dwa kubki. Ciociu, zaczęła niepewnie. pewnie. Mm, chciałabym sobie z tobą pogadać, o starych czasach i w ogóle. No ale o czym tak właściwie? O tym o tym twoim Stasiu. Wydukałam kładąc na stole kubki z kawą. A tam, Matylda westchnęła smutno. Było minęło. No bo z tego, co ja się orientuję, ciągnęłam, widząc, że ciotka nie miga się jakoś szczególnie od tego tematu, to dziadek nie pozwolił ci wyjść za niego. No i moja teściowa podobno też maczała w tym paluchy. Ano, nie pozwolił, a my mieliśmy swój plan. Staś pieniądze odkładał, domek chciał pobudować dla nas. I pewnie jakoś. Przekonałby ojca, bo ja już wtedy taka młodziutka nie byłam. Miałam 26 lat i nieraz mi to w domu wypomnieli. Na Wigilię ogłosilibyśmy zaręczyny i wszystko by się tak jakoś poukładało. Ale Jaćka się pospieszyła. Wyśledziła nas i doniosła do ojca, jak to ja się niby po nocach z parobkami łachmycę. Wtedy to już nie było tłumaczenia nijakiego. Ach, Magdoś, Matylda podparła głowę rękami. Jedno inno sobie wyrzucam, że nie przeciwstawiłam mu się wtedy i nie poszłam za Stasiem. Ale oni tak mnie zaskoczyli, że do rozumu przyjść nie umiałam. W chlewku mnie trzymali, poniewierali jak najgorszą i ojciec i brat, i na co ja tu zostałam? W czym wygodziłam sobie albo komu? Kiedy Staś zginął, ciągle to na drzwiach, to na oknie, to na furtce takie napisy wisiały. Matylda sięgnęła do dolnej szuflady kredensu, wyjęła spod ścierek pożółkłą płachtę papieru i rozłożyła na stole. Tu mieszka ruda kurwa i morderczyni. Przeczytałam z niejakim trudem. No i po co ty to trzymasz? Spytałam zdegustowana. Nie wiem sama. Odparła Matylda, biorąc kartkę do rąk. Ja w ten te włosy malować zaczęłam. Tak mnie one obrzydły. Daj! Wyszerpałam jej ten afisz z dłoni i wrzuciłam w piec. Dosyć już tego! Matylda nie zaprotestowała. Siedziała, przygarbiona nad kraciastym obrusem i patrzyła nieruchomo w kubek z kawą. Ja znam ten styl literacki i głowę bym dała, że wiem, kto to pisał. Ja też wiem stwierdziła ciotka. No i co z tego? Myślałam, że po tylu latach już jej ta zawziętość przeszła, że jak ja przemyślała wszystko. Ech! odwróciła się w stronę okna. Szkoda gadania, Magdus. Teraz już tylko tego jej chłopca żal. Mówisz o Fryderyku? Domyśliłam się: Ciociu, czy, czy on? Zaczęła mnie pewnie, kiedyś mi powiedziałaś, że przypomina ci twojego Stasia, czy dlatego tak chętnie go odwiedzałaś, czy tak? Matylda wolno odwróciła głowę w moją stronę. W jej oczach było coś takiego, że przez moment poczułam dreszcze na plecach. Jakaś ogromna tęsknota, nadzieja, a przy tym wszystkim ogromna żałość. Właściwie nie musiała już odpowiadać na moje pytanie. Tak, przyznała po chwili: Kiedy siedziałam przy nim, to zdawało mi się, jakbym. Przy Stasiu siedziała, że nie umarł wcale i teraz cudem jakimś się odnalazł. A on, jak jeszcze mówić nie potrafił, to tak mocno za rękę mnie ściskał i tak patrzył, jak Staś. I tak nas ta Ewa zastała. A, no i dobrze. Matylda spojrzała z jakąś nagłą zaciętością w oczach, bo teraz dopiero widzę, że zaczynałam tracić rozum. Ciotka uznała widać rozmowę za skończoną. Zebrała ze stołu puste kubki i szorowała teraz energicznie pod zlewem. Przepraszam, ciociu, jeśli przywołałam złe wspomnienia. Objęłam ją w pasie, może nie powinnam była. A co ty tam przywołałaś, Magduś? Toż ja i tak o niczym innym nie myślę. Zaszyłam się w swoim pokoju pod pretekstem bólu głowy. Wcisnęłam się pomiędzy szafę a łóżko i jak w dzieciństwie usiadłam tam w kucki. Fryderyk? Mamrotałam do siebie, ale na miłość boską, on jest od całe dwadzieścia siedem lat od niej młodszy. Dokładnie tyle, co i ja. Fakt, ja go tu sprowadziłam, a ściśle i sam się sprowadził, tyle że za mną, ale przecież nie wlokę go za sobą od dnia narodzin. Analizowałam. Ale czy ich narodzin? Ach, w tym przypadku to nie ma żadnego znaczenia. Roześmiałam się do siebie. Przecież my z Fryderykiem... Chryste, panie! Zerwałam się na nogi, jak rażona piorunem. Przecież my z Fryderykiem... Urodziliśmy się tego samego dnia i roku, więc to miała na myśli Sabina, mówiąc, że prowadzę go za sobą od dnia narodzin. W Wigilię Matylda i Staś mieli się zaręczać, wyliczałam na palcach. W Wigilię 73. się urodziłam, Fredek też. Za, za parę dni Wigilia Fryderyk prosił mnie we śnie, żeby zaprosić go do stołu. Boże mój, Boże... Maszerowałam coraz szybciej, masując skronie, to wszystko się układa, jak jasna cholera. On przyszedł na świat w rodzinie Stasia, ja w rodzinie Matyldy. Wszystko pchało nas ku temu małżeństwu tylko po to, żebyśmy oboje znaleźli się tu i teraz. A on co na to? On sam? Teraz przyszło mi do głowy, że może należałoby zbadać sprawę i od tej strony, no bo skoro Matylda odczuwała w jego obecności tę niezwykłą więź, to może i on. Pojadę do niego jutro. Zdecydowałam i równocześnie dotarło do mnie, że. Właśnie jutro mamcia zabiera go do Krakowa. Stąd ta potrzeba pośpiechu. Uznałam, że muszę być w szpitalu przedteściową, i na siódmą zamówiłam taksówkę. Nie przypominam sobie, żebym tej nocy choć na moment zmrużyła oko. Przewijały mi się pod powiekami rozmaite sceny z dzieciństwa, dialogi i obrazy. Rzeczy, które dopiero w obecnym kontekście nabierały znaczenia. Sny uzupełniały rzeczywistość i wzajemnie. Nawet całe moje życie z Fryderykiem wyglądało teraz inaczej. A wszystko to składało się w klarowny, logiczny ciąg. Teraz już naprawdę wiedziałam, co mam robić krok po kroku, do samego końca. I mimo poczucia przedsmaku całkowitego spełnienia, błąkał się we mnie jakiś nieokreślony, pomieszany z lękiem smutek. Kiedy weszłam do szpitalnej sali, Fryderyk sprawiał wrażenie śpiącego. Pochyliłam się nad nim, Fryderyku. zawołałam go szeptem: Hej, hej, to ja, Magdalena. Nie śpię. Otworzył oczy. Pewnie się zdziwisz, ale modlę się. Modlisz się, z kartki? Dostrzegłam w jego ręce niewielki skrawek papieru. Wydało mi się to całkiem prawdopodobne, ponieważ mój mąż nie był do tej pory specjalnie praktykujący. Nie, uśmiechnął się blado. Modlę się do obrazka. Teraz, kiedy odwrócił karteluszek, zauważyłam, że w istocie jest to obrazek z podobizną świętego Antoniego. E, skąd go masz? Zatchnęło mnie z wrażenia. On należy do Matyldy. To jest obrazek Matyldy? Zdumiał się wyraźnie. No właśnie, to nie ona ci go dała? To jest obrazek Matyldy. Fryderyk z trudem usiadł na łóżku. No przecież mówię. O, zobacz, tu jest nawet podpisany. M. J. Widzisz, skąd go masz? Znalazłem. Gdzie? Dociekałam z pasją. Nie wiem dokładnie, gdzieś na trasie. Jakaś procesja szła. Bożeż ty mój. A ona? zapytał po chwili, dlaczego ona nie przyszła. Chcesz, żeby przyszła? Spytałam, wpatrując się w świętego Antoniego. Powiedz, chcesz? Bardzo chcę. Odpowiedział cicho. No to przyjdzie. Obiecałam z pewnością w głosie. Już moja w tym głowa. Tylko pochyliłam się jeszcze nad nim. Nie pozwól się stąd teraz zabrać. Mowy nie ma. Uśmiechnął się z trudem. Weź jego z sobą. Wcisnął mi w rękę wizerunek świętego. W drzwiach korytarza natknęłam się na teściową toczyła przed sobą dość pokaźnych rozmiarów toboły najprawdopodobniej garderobę dla Fryderyka z niepokojem ogarnęła mnie wzrokiem a co ty tutaj robisz spytała zaskoczona czego ty tu jeszcze Fredziowi e, plączesz się po żywocie co byłam z wizytą podobnie jak mamusia no i to chwała Bogu ostatni raz stwierdziła z satysfakcją bo właśnie go z sobą zabieram już i tej rudej landrynie usunę go z oczu Chciałam zaznaczyć, stwierdziłam cierpko, że Fryderyk jako dorosły mężczyzna sam zdecyduje o sobie. Mama nie ma prawa robić niczego wbrew jego woli. Ja nie mam prawa? Ja, matka? Gomorowa z wrażenia gruchnęła to wołami o posadzkę. No to jak nie ja, to kto ma? On tylko i wyłącznie, odpowiedziałam podniesionym głosem. Tylko on i wyłącznie, przedrzeźniała mnie teściowa. Już ja tam lepiej wiem, co dla niego dobre. Aha! Rozkrzyczałam się bez opamiętania. Tak samo jak mama wiedziała, co jest dobre dla Stasia, tak samo jak dla Fryderyka, ryła mama pod naszym małżeństwem i tak samo jak mama wiedziała, jaką cudowną kobietą będzie dla niego Ewunia. Naprawdę mama uważa. Pochyliłam się nad nią tak blisko, że mogłam policzyć jej włosy w nosie. Że to mamy dobre wyszło komukolwiek na dobre? A teraz rzuciłam jej jeszcze w twarz. Fryderyk życzy sobie zobaczyć Matyldę. Właśnie po nią jadę. Odwróciłam się na pięcie i ruszyłam przed siebie. Po moim trupie! usłyszałam za plecami. Odwróciłam się jeszcze raz i wolnym krokiem podeszłam do stojącej ciągle w miejscu teściowej. Raczej po jego trupie. Wybór należy do mamy. Zbiegłam ze schodów, nie czekając na windę, i odnalazłam na parkingu moją taksówkę. Wygląda na to, że jeszcze trochę pan ze mną dzisiaj pojeździ. Uśmiechnęłam się do kierowcy. O ile nie ma pan lepszego zajęcia Jasne, że nie ucieszył się żywo a na jakiej trasie, jeśli można? Ełk, rąpałki, rąpałki, ełk I tak w kółko, może być? A co sobie tylko pani życzy? Zgodził się z zapałem i uruchomił silnik Boże, żeby tylko Matylda była w domu Żeby tylko była w domu Szeptałam przez całą drogę Święta Antoni, spraw, żeby była w domu Zastałam ją w łazience nad balią z praniem Ludzie kochani! Załamała ręce na mój widok A gdzie żeś ty tak rano przepadła? Nawet Olek nie wiedział, gdzie się podziewasz Magduś, przecież ja martwiłam się o ciebie Przykro mi, ciociu Wyjęłam jej z ręki na mydloną spódnicę. Nie mam teraz czasu, żeby się tłumaczyć. A ty nie masz czasu, żeby tego słuchać. Musimy pojechać do szpitala. Ubierz się jakoś ładnie, samochód czeka. Jak to? Po co? Czy coś z Fryderykiem? Matylda zasypała mnie serią pytań. Nie, wszystko dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Odpowiedziałam na skróty, tylko się pospiesz. Ciotka bez większych protestów podreptała do szafy, a ja za nią. O, nie, 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 nic z tych rzeczy. Wyjęłam jej z ręki nieśmiertelną, pepitkową garsonkę. Dzisiaj założysz to. Wepchnęłam jej w objęcia brudno-różowy kostium, który kupiłyśmy ostatnio. Ale póki co, zabrałam go jej z powrotem i rzuciłam na krzesło. Idziemy do łazienki! Siłą prawie przepchnęłam Matyldę przez drzwi, a następnie przechyliłam ją nad balią. Stój grzecznie, kochana moja, moja śliczna! Zaufaj mi, proszę! Uspokajałam pieszczotliwie, chlustając jej na głowę obfitym strumieniem. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze! Po tych gwałtownych ablucjach wysuszyłam piękne włosy Mateldy i ułożyłam z nich zgrabny koczek. Kostium włożyła na siebie sama. Fryderyk chce się z tobą zobaczyć. Tłumaczyłam już w taksówce. Ciociu, on w tym szpitalu myśli wyłącznie o tobie. Co ty też mówisz? Speszyła się. To śmieszne jakieś, to nienormalne. Nie, nie, ja nie powinnam tam jechać. Matylda przez chwilę tłamsiła w sobie jakieś nieodgadnione myśli. Magduś, to nie jest dobry pomysł. Wyszeptała zrezygnowana. Zresztą Jaćka. Jaćka, tu nie ma nic do gadania! przerwałam jej. Popatrz, wyjęłam z kieszeni obrazek ze świętym Antonim. Zgubiłaś go, prawda? Matylda wzięła obrazek do ręki i oglądała w zdumieniu na wszystkie strony. Fryderyk go znalazł. Najprawdopodobniej wypadł ci gdzieś, jak byłaś w świętej lipce. Nie wiem, o co się tam pojechałaś modlić, ale to mi wygląda na jakiś znak. Spojrzałam na nią uważnie: Ciociu, nie pozwól, Jaćce, decydować za siebie. Nie tym razem! Ja wiem, westchnęła żałośnie, że ty chcesz dobrze, ale jak by to teraz mogło być? No jak? Głową muru nie przebijesz. Ja nie przebiję? Zapyrzyłam się. To się jeszcze okaże. Cały czas poruszałam się po okrężnej. Nie mogłam przecież oznajmić Matyldzie, że doprowadzenie do jej spotkania z Fryderykiem jest moją nadprzyrodzoną misją. Posiłkując się więc tym, co sama wielokrotnie mi powtarzała, starałam się zabełtać w jej najgłębszych uczuciach. Ciociu, huknęłam jej w ucho. Ile razy mówiłaś, że twoim największym pragnieniem jest, by wrócił tamten czas. Ha? A gdyby wrócił to co, to ja ci powiem co. To byś dokładnie zrobiła to samo: pozwoliłabyś, żeby inni zniszczyli twoje życie. Ale już ja przypilnuję, żeby było inaczej, bo właśnie objęłam ją tak mocno, że mogło nawet zaboleć. Właśnie zamierzasz zmarnować drugą szansę. I proszę mi tu nie deliberować, uprzedziłam ewentualne wątpliwości. Po prostu poddaj się swojemu losowi. Kiedy dotarłyśmy na miejsce, na korytarzu oddziału, gdzie leżał Fryderyk, dał się zauważyć niepokojący tumult. Teściowa stała oparta o ścianę i pokwikiwała z cicha w chusteczkę. Mamo, co się stało? Dopadłam do niej pierwsza. Matylda ustawiła się o krok za mną. Fry, fry, fry Fryderyk! łukała. Przecież miałam go zabrać i wtedy coś mu się stało. Nagle takie wielkie zęby mu wyszły. Teściowa rozcapieżyła palce prawej dłoni, i przyleciały siostry i doktorzy. – Słucham? – spytałam, domyślając się, że nie interpretuję słów teściowej we właściwy sposób. – Jakie zęby? – W telewizorze! – chlipnęła żałośnie. E, – rozumiem. – zwróciłam się do Matyldy. – Chodzi chyba o te takie fale na monitorze, które monitorują pracę serca. Dopiero teraz teściowa uświadomiła sobie obecność Matyldy. Zamierzała chyba coś powiedzieć, ale w końcu zacisnęła tylko usta i zawiesiła na niej nienawistne spojrzenie. A wie mama, dlaczego tak się stało? Odciągnęła ją na bok. Wie mama? Bo mówiła, mnie, czekając na odpowiedź, bo on nie chce z mamą wyjeżdżać. Fryderyk pragnie zostać tutaj w rąpałkach, a tak, rzuciłam jej w pobladłą twarz. W życiu do tego nie dopuszczę! wysyczała. W czyim życiu jego? Wskazałam ręką na drzwi. Teściowa oparła się ciężko o ścianę i błądziła niewidzącym wzrokiem po sterylnej podłodze. Kiedy otworzyły się drzwi do sali Fryderyka i wyszedł z niej lekarz, spojrzała na mnie i przez moment zobaczyłam w jej oczach panikę. Wysunęłam się naprzód, oczekując na informację. No już lepiej, lekarz uśmiechnął się ciepło. Te dwa słowa obudziły w każdej z nas odmienne nadzieje, rozwiały inne obawy, przyniosły inny rodzaj ulgi. Czy można do niego wejść? spytałam. No, tylko jedna z pań. I na jedną minutkę zastrzegł. Złapałam dyskretnie za dragon płaszcza rwącą naprzód teściową. W tej jednej chwili Matylda zdążyła uczynić kilka zdumiewających czynności. Zrzuciła z siebie kurtkę, uwolniła skoka swoje kasztanowe włosy, uniosła dumnie głowę i pewnym krokiem weszła do pokoju Fryderyka. Obie teściową w milczeniu czekałyśmy na ławce. Dwa dni później lekarz wypisujący go ze szpitala żartował, że Matylda poradziła sobie z nim lepiej niż cały zespół specjalistów. Kiedy zobaczyłam go na korytarzu w cywilnym ubraniu, odniosłam wrażenie, że patrzę na zupełnie obcego faceta. Poza tym, że był teraz o wiele szczuplejszy i mniej pewny siebie, emitował wręcz jakąś nieznaną mi dotąd aurą. Jakby pojaśniał cały od środka. Nie widziałam go takiego nigdy dotąd. Nawet w szczytowym okresie romansu z Ewą. A mama? Nie przyjdzie? Spytałam, rozglądając się dookoła. Mama wyjechała wieczorem. Chyba będzie musiała jakoś oswoić się z tym wszystkim, a ja... Fryderyk przebiegł wzrokiem po twarzy Matyldy: Zamieszkam tymczasem u państwa wasylków, skoro zwolnił się pokój. Obie z Matyldą spojrzałyśmy na siebie z niedowierzaniem. W zasadzie miałyśmy już opracowaną strategię postępowania. W żadnej wersji nie brałyśmy jednak pod uwagę kapitulacji adwokatowej Gomorowej. I, i jak to widzisz? Po swojemu. Fryderyk puścił do mnie oko i roześmiał się pogodnie. Idąc przed nimi do taksówki kątem oka, spostrzegłam, że Fryderyk trzyma dyskretnie Matyldę za rękę. Wiecie co? Przystanęłam na chwilę i. Jedźcie sami, mam ochotę pokręcić się trochę po ełku. Matylda spojrzała na mnie ze swoim zwykłym, ciotczanym niepokojem w oczach. Bez obawy, trafi przecież z powrotem. zrobię tylko jakieś małe zakupy. Zmyśliłam i na wszelki wypadek oddaliłam się szybko. Kiedy taksówka Matyldy zniknęła mi z oczu, wróciłam na postój i wsiadłam do następnej. – Do rąpałek, proszę. – Zadysponowałam. – Ale proszę się nie spieszyć. Chcę się rozejrzeć po okolicy. – Aha, jeszcze zrobimy sobie mały postój. Yy, w gliniankach, dobrze? Kiedy podjechaliśmy pod knajpę, Olka zaczynało już zmieszkać. Zwolniłam taksówkę i stanęłam na wprost rozjażonego świątecznymi lampkami okna. Śmiesznie ubrana kelnerka uwijała się z tacą, nieliczni goście siedzieli pochyleni ku sobie, prowadząc zwyczajne, knajpiane rozmowy. Przy stoliku w rogu sali dostrzegłam Olka. Ślęczał nad jakimiś papierami z długopisem w ręku – na krótką chwilę uniósł głowę i odwrócił się w moją stronę. Świadoma tego, że nie może mnie zobaczyć, chłonęłam każdy szczegół jego twarzy. Poczułam dokładnie to samo, co już kiedyś, w tym innym życiu. Cały świat nagle osunął mi się do stóp. Pulsująca gorycz wciskała mi się pod powieki, dławiła gardło, rozrywała serce. Nie mogę, nie mogę, kochany mój, ale ty zrozumiesz, ty wiesz. Z trudem odwróciłam się od okna i ruszyłam biegiem w kierunku domu. Brnąc w marznącym śniegu zmuszałam nogi do każdego kolejnego kroku. Nie zdejmując kurtki, nastawiłam czajnik i objęłam go z ziemniętymi dłońmi. Zanim woda zdążyła się zagotować, usłyszałam odgłosy otrzepywanego ze śniegu obuwia. Po chwili w drzwiach kuchni stanęła zarumieniona matylda. Trochę długo mnie nie było, ale połaziliśmy jeszcze tu i tam. Fryderyk mnie odprowadził, ale już poszedł. Tłumaczyła się lekko zdyszana. Zapraszałam go, ale jakoś tak niezręcznie mu było. Rozumiem. Ucałowałam ją w chłodny policzek. Rozbierz się, siadaj, właśnie robię herbatę. Siedząc nad parującym kubkiem, obserwowałam kręcącą się po kuchni Matyldę. Wydawało mi się wręcz nieprawdopodobne, że ta atrakcyjna, rudowłosa kobieta i tamta zrzędliwa niewiasta w odwiecznej, pasiastej podomce to jedna i ta sama osoba. Usiądź, że wreszcie, chcę się napatrzeć na ciebie dosyta, ponagliłam. Już, już Matylda uśmiechnęła się promiennie. I no, przyszykuję coś do tej herbatki. Kiedy stawiała na stole talerzyk z ciastkami, spostrzegłam, że ma na palcu rodowy pierścionek Gomorów ten sam, który już kiedyś nosiła ten sam, który wyszarpała mi z palca pewnego wrześniowego poranka moja teściowa. Drugą rzeczą, która zwróciła moją uwagę, było to, że ciasteczka były sklepowe. No, nie miałam czasu dziś nic upiec, powiedziała, podążając za moim wzrokiem. Spróbuj, nawet dobre są. Aha, całkiem dobre, takie kruche. Siedziałyśmy naprzeciw siebie w milczeniu, każda zapatrzona we własne myśli. Wiesz co? Teraz dostrzegłam w jej twarzy zmęczenie. Kładź się spać. Miałaś dziś ciężki dzień, ja pozmywam. Zmywanie nie zając, spojrzała krytycznie na brudne naczynia. Jesteś pewna? Spytałam z niedowierzaniem. Matylda obiegła truchtem stół i przylgnęła do mnie w mocnym uścisku Jak niczego we świecie, odpowiedziała Położyłam się w ubraniu na łóżku i zamknęłam oczy Przez chwilę słyszałam jeszcze dreptanie ciotki po jej sypialni Wąska stróżka światła sącząca się spod drzwi zgasła jednak szybciej niż kiedykolwiek dotąd Doskonałą ciszę kalało teraz jedynie miarowe tykanie kuchennego zegara Starałam się oddychać stosownie do jego tempa, żeby jakimś niekontrolowanym westchnieniem nie zakłócić pracy organizmu śpiącego domu. Moje ciało ogarnęło dziwne odrętwienie. Coś jakby pół sen podszyty niejasnym lękiem. Pójdziesz, usłyszałam w końcu śpiewny pogłos zza okna. Pójdziesz, pójdziesz, pójdę, wyszeptałam sennie. Już już zaczekaj, zaraz pójdę. Włożyłam uszykowane przy łóżku buty i kurtkę, okręciłam głowę szalem. Bez najmniejszego szelestu dotarłam do sieni i wyszłam naprzeciw mroźnej, gwiaździstej nocy. Dookoła było nieracjonalnie cicho, nawet śnieg nie skrzypiał. Kiedy wolno wdrapywałam się pod górę, ciemny kontur kamiennej cembrowiny już z daleka rysował się na tle otaczającej go bieli. Jesteś! usłyszałam za plecami. Jestem. Podeszłam wolno do starej wieżby i przysiadłam na śniegu, opierając plecy o chropawy pień. Tuż obok moich stóp zakołysał się cień masywnej, przygarbionej postaci. Daj mi jeszcze chwilę, jedną chwilę proszę. Pod półprzymkniętymi powiekami majaczyła sylwetka mojej studni. Widziałam wyraźnie błądzące po kamieniach refleksy. Wewnątrz znowu była woda. Wstałam powoli. Zdecydowana nie przedłużać tego, co nieuchronne Nagle poczułam, że coś oplata moje ramiona Żelaznym uściskiem i unosi mnie w górę Nie, zostaw, ja sama, sama to zrobię Wierzgałam rozpaczliwie Wszystkie tłumione do tej chwili emocje Wydarły się ze mnie spazmatycznym szlochem Puść, to nie tak miało być, nie tak! Oczywiście, że nie tak, głupiątko moje O... Olek? Nie miałam odwagi otworzyć oczu Uścisk silnych ramion ani na moment nie zelżał. Zamęt w mojej głowie stopniowo zanikał, ustępując miejsca jakiemuś drętwemu ubezwłasnowolnieniu. To Olek, pomyślałam, bo inaczej jakim prawem jest mi tak dobrze, tak spokojnie i tak bezpiecznie? Skąd się tu wziąłeś? Skąd wiedziałeś? Magda. Olek ujął w dłonie moją twarz i zmusił, żebym na niego spojrzała. Prosiłeś, żebym czekał na ciebie. Czekałem. Chciałaś, żebym był przy tobie? Słuchał, rozumiał, byłem. I nie ma takiej możliwości, żebyś mi teraz zniknęła. Choćbym miał wydać walkę wszystkim studniom na świecie, rozumiesz? Zrobiłaś już wszystko, co do ciebie należało. Koniec! Kropka! Ale ja. ja musia, musiałam. Chodź, cicho bądź! szepnął Olek. Wybijesz mi zęby. Całował mnie zachłannie i niecierpliwie poddawałam mu się z każdą sekundą z coraz większym przekonaniem i całą sobą wszystko inne stało się w tej jednej chwili nieważne był tylko on jego ramiona usta oczy słyszałam bicie jego serca i szybki ciepły oddech czułam jego drżącą dłoń na moim policzku wczepiłam się paznokciami w jego puchową kurtkę gotowa trwać tak do skończenia świata choć olek pociągnął mnie za rękę burząc gwałtownie mój pochopny plan ale dokąd, dokąd ja teraz pójdę? Spytałam, choć było mi dokładnie wszystko jedno. W pokoju Olka, mieszczącym się na poddaszu jego knajpy panował przytulny nieład. Siedziałam na podłodze oparta o stylowy kaflowy piec i nuciłam pod nosem białą armię. Nie wiem, czy jesteś świadoma? Zapytał Olek, wręczając mi z uśmiechem szklaneczkę grzanego wina, ale według cygańskiego prawa właśnie zostałaś moją żoną. Porwałem cię i uwiodłem. Mhm. Mm chyba przepisujesz sobie zbyt wielkie zasługi? Zbiesiłam się na ten ewidentny przejaw męskiej pychy, bo ja osobiście nie zauważyłam choćby cienia sprzeciwu ze swojej strony. Tym lepiej, szepnął mi do ucha, bo to takie symboliczne porwanie. Oleg delikatnie wgryzł się w moją małżowinę. A. A odgryzienie ucha to takie symboliczne oznakowanie małżonki? No właśnie, spoważnił nagle. Daj rękę. Wyłuskał coś z kieszeni koszuli i ukrył za plecami. Zamknij oczy. Poczułam w swojej dłoni jakiś misterny, chłodny przedmiot. Moje serduszko, wykrzyknęłam w najwyższym zdumieniu. Moje rubinowe serduszko, Olek, skąd ty? Rzuciłam się do kieszeni swojej kurtki. Wpatrywałam się teraz oszołomiona w dwa identyczne naszyjniki. Olek, spytałam słabym głosem, skąd ty je masz? Nie wiem dokładnie. Olek z uwagą zaglądał mi w oczy. Zawsze było w naszej rodzinie. Najprawdopodobniej należało do mojego dziadka, tego ze strony taty. Z pewnością pokazałbym ci je wcześniej, gdybym wiedział, że znalazłaś takie samo w pałacu. Poczułam, że się rumienię. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłam. Ukryłam je jakoś tak odruchowo. Sabina ci powiedziała? Może. To. To w takim razie Ty jesteś. I jesteś? Czy to ważne? Olek przyciągnął mnie do siebie i wtulił twarz w moje włosy. Magda, magdalenka, magduchna, mruczał. Obiecaj mi, że nie będziesz się już nigdy w to zagłębiać. Co, kto, od kogo, dla kogo? Obiecaj! Obiecaj! No dobrze. Skapitulowałam w końcu pod gradem pocałunków. Obiecałaś? Obiecałam. Epilog. Olek, czy ty wiesz, czego ja się domyślam? Pokrzykiwałam, wtaszczając do mieszkania całe sterty pakunków. No wiesz czy nie wiesz, normalnie mnie ośniło. Dokładnie w momencie, kiedy wybierałam prezent dla ciotki. No mów, bo aż się boję, roześmiał się Olek, odbierając ode mnie kolejno paczki i paczuszki. Wiesz czemu Matyldzie i Bronkowi tak zależało, żebyśmy w tym roku spędzili z nimi Wigilię? Zawiesiłam głos dla większego wrażenia. Bo oni mają zamiar się pobrać. Ha, i dziś chcą to ogłosić. Spojrzałam triumfalnie na mojego małżonka. No to się nieborakowi dostało? Olek przebrał tragiczny wyraz twarzy. Tyle lat brykał sobie luzem po świecie, no i masz. A żebyś wiedział, że się dostało, rzuciłam w niego góralskim kapciem, przeznaczonym na prezent dla mojego ojca. Bo on kochał się w niej przez te wszystkie lata, ha? Sam mi to kiedyś wyznał, a jego taksówkami świadkiem. No może nie aż tak długo jak ty we mnie. No to zobaczymy, kto kogo pobije na rewelację. Olek puścił mi, mimo uszu moją zaczepkę. Hej, przemówił tkliwie do mojego pępka. Idziemy w gości do poczciwej Matyldy, a ty póki co musisz nam towarzyszyć. Przykro mi, stary, ale za rok obiecuję, będziesz miał prawo wyboru. Oleg, co ty za androny wygadujesz? Po pierwsze, nie wiesz, czy to on, czy ona, a po drugie, sam się zastanów. Zastanowiłem się i pozwalam mu zostać. Będzie tu czekał na mnie grzecznie. Mój zwariowany facet porwał mnie na ręce i wpakował do łóżka. Puszczaj! Wcale cię nie trzymam. Trzymasz, zniewalasz mnie i tłamsisz. Wcale, że nie ciebie. Wcale, że mnie właśnie ugryzę. Nie ugryziesz, nie masz jeszcze ząbków. Olek, telefon, złaj ze mnie natychmiast. No dobrze, dobrze, pod warunkiem, że to nie do ciebie. Chryste, jak ja cię trzepnę, złaś słyszysz? Korzystając z chwili, w której Oleg zajął się telefonem, umknęłam do kuchni. Przeczytać? No chyba. Najserdeczniejsze serdeczności z okazji świąt Bożego Narodzenia i na cały nowy rok przesyłają Bożena i Fryderyk Gomorowie wraz z Jadwigą. Pozdrowienia z ośnieżonej Austrii. Postscriptum. Serdeczne życzenia dla Matyldy, Bronka i pana Edwarda. Magda, co ci jest? Oleg przeraził się nie na żarty. Magda! No bo chlipałam w ozdobny papier w święte Mikołaje. Popatrz, no, jak to się wszystko porobiło. Jak tak się cudnie wszystko poukładało. A ja o mały włos się nie utopiłam zarośniętej chwastami studni. Chodź tu do mnie, moja Bekso. Oleg zabrał mi z rąk przemoczony papier układało się Magdaleno. I to całkiem bez twojego udziału. A ty chciałeś wyręczyć los i zrobić z Fryderyka i Matyldy parę szeptał, kołysząc mnie w ramionach. Bo przecież miałam im zwrócić i zwróciłaś. Każde z nich kocha i jest kochane. Popatrz, jaką masz teraz wielką, szczęśliwą rodzinę. No wiem. I to się tak samo porobiło. Ano, się porobiło. Dziękujemy za wysłuchanie książki Danuty Noszczyńskiej, zatytułowanej Historia Nie Magdaleny. I zapraszamy do pozostawienia opinii oraz do wysłuchania innych audiobooków autorki. Czytała Ewa Abart, wydawca X Audio. Prawa do tekstu Danuta Noszczyńska. Wszelkie prawa zastrzeżone kopiowanie, wynajmowanie, wypożyczanie, wykorzystywanie do wykonań publicznych i nadań RTV bez zezwolenia. Zabronione.